Hubert Biskupski, dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Rozpoczynamy cykl naszych debat E-Polska, rewolucja cyfrowa. To już szósta edycja. Witam serdecznie naszych gości, którzy będą rozmawiać na temat cyfryzacji i wyzwań dla przedsiębiorców i wyzwań dla państwa. Michał Jaworski, członek zarządu Microsoftu. Dzień dobry. Mateusz Mrozek, kierownik działu przeciwdziałania dezinformacji w NASK. Dzień dobry. Marek Woch, zastępca rzecznika małych i średnich przedsiębiorców. Dzień dobry. Kamil Sobolewski, główny ekonomista pracodawców RP. Dzień dobry. I Maciej Sadowski, Krajowa Izba Gospodarcza. Dzień dobry. Jeszcze raz dzień dobry panom, dzień dobry państwu. Na początku tak lekko sobie wejdźmy w temat. Panie prezesie, zapytam o kierunki cyfryzacji. Niektórzy mówią, że cyfryzacja i digitalizacja to nie są te same procesy, że digitalizacja to zamienianie tego, co jest, powiedzmy sobie, analogowe w to, co jest cyfrowe, natomiast cyfryzacja jest czymś znacznie szerszym i znacznie bardziej innowacyjnym. W którym kierunku pójdzie cyfryzacja? Będzie po prostu, tak jak już jest w tej chwili, czymś, co przenika wszystkie nasze działania, wszystkie aktywności, czy nas jako osoby prywatne, czy nas jako przedsiębiorców, czy nas jako państwa, będzie we wszystkim. Będziemy patrzyli na to, w jaki sposób nasi pracownicy korzystają zarówno z systemów w firmie, ale również będziemy patrzyli na to, w jaki sposób funkcjonują w świecie mediów społecznościowych, korzystania z informacji, które znajdują na internecie, czy w jakikolwiek inny sposób. Zwróćcie Państwo uwagę, jakie zmiany nastąpiły. Choćby przestaliśmy się w tej chwili fascynować tym, że ktoś pracuje online. To już są zmiany nawet w polskim kodeksie pracy, które za tym poszły. Wobec czego zobaczcie, że te rzeczy, które wydawały nam się jeszcze 20 lat temu czymś absolutnie niemożliwym, banki były na każdym rogu i było takie głębokie przekonanie, że Polacy lubią chodzić do banków. Dzisiaj już nikt by takiego twierdzenia nie powiedział, ponieważ wszyscy korzystamy z bankowości online. Wszyscy korzystamy z zakupów, które robimy drogą elektroniczną. W ten sposób pozyskujemy informacje. Więc ta cyfryzacja po prostu, nie sposób pokazać jednego kierunku. Trzeba pokazać tylko to, że już nie jesteśmy w stanie się jej pozbyć. To już się zrobił system nerwowy wszystkiego, co robimy, wszystkich naszych aktywności. Bez względu na to, czy prowadzimy wielką firmę, czy prowadzimy sklepik, czy prowadzimy, czy nawet jesteśmy na, jak to mówią, stypendystą ZUS-u. Stypendysta ZUS-u, bardzo ładne określenie. Mateusz Mrozek, NASK. Państwo jesteście partnerem i strony rządowej, i strony samorządowej, i organizacji pozarządowych, jeżeli chodzi o wdrażanie pewnych projektów związanych z cyfryzacją. Można przeczytać, że realizujecie te kluczowe projekty i wprowadzacie Polskę w XXI wiek. Ja spytam o rolę państwa, instytucji państwa w cyfryzacji, bo mieliśmy pandemię, która była takim kluczowym, chyba się tak wydaje, momentem, kiedy to państwo zaingerowało, albo inaczej, może przyspieszyło swoje działania dotyczące cyfryzacji, zarówno jeżeli chodzi o legislację, jak i wdrażanie pewnych projektów. Jaka jest rola tego państwa, z czym państwo sobie daje radę, a z czym państwo sobie nie do końca daje radę, jeżeli chodzi o cyfryzację? Znaczy, to jak pan wskazał, panie redaktorze, bardzo ważnym w ogóle aspektem jest ta dwoistość albo i troistość materii, w jakiej NASK funkcjonuje, bo z jednej strony możemy być traktowani jako sektor GOW, z drugiej strony jako sektor naukowy, z trzeciej jeszcze jako taki niezależny ekspert, który ma swoją estymę, jeżeli chodzi o te działania w cyberprzestrzeni i cyfryzacji. Więc dla nas tak naprawdę kluczowym jest to, gdzie my zastępujemy te miejsca, w
których państwo może właśnie nie być odpowiednio zwinne, żeby dotrzeć. O tak byśmy to ujęli. Jeżeli mielibyśmy operować metaforą, no to w niektórych kwestiach państwo jest tankowcem, a NASK może być żaglówką właśnie, która szybciej i sprawniej dotrze do celu. I taką rolę staramy się zresztą pełnić, jeżeli chodzi o to uzupełnianie pewnych luk kompetencyjnych. Przede wszystkim w kwestii edukacyjnej jest bardzo wiele do zrobienia i tutaj też działamy bardzo aktywnie, czy za pomocą programów związanych z OSE, czy promocją postaw, jeżeli chodzi o cyberzagrożenia i ich mitygowanie, czyli jakby przeciwdziałanie tym cyberzagrożeniom. Bardzo ważną też kwestią są oczywiście te twarde projekty typu SDD, wspierające właśnie obieg dokumentacji w instytucjach publicznych, paszportyzacja żywności, więc to są takie rzeczy, które my możemy jako instytucja wesprzeć swoją eksperckością, jeżeli chodzi o dostosowanie do potrzeb instytucji publicznych, a z drugiej strony cały czas ten aspekt i walor naukowy ma tutaj bardzo dużo znaczenia, mianowicie czy rozwój sztucznej inteligencji, którą staramy się również nie przegapić tego momentu i też starać się dostarczyć odpowiednie rozwiązania, które wykorzystują algorytmy sztucznej inteligencji. No jest jeszcze ta sfera typowo miękka, którą też jest ciężko instytucjom państwowym zagospodarować wprost, czyli właśnie oprócz edukacji jeszcze te kwestie związane z treściami szkodliwymi, tak jak na przykład mój dział, który zajmuje się wykrywaniem właśnie tych treści szkodliwych, to też jest właśnie owoc tego ostatniego czasu, tej presji, która została wytworzona na przyspieszenie, tak jak pan prezes mówił wcześniej, wcześniejsze jakby te działania były trochę spowolnione, a nasze działanie z uwagi na pandemię musiało przyspieszyć w wielu aspektach i NASK tutaj jest myślę, że dobrym przedmościem dla działań rządowych i generalnie instytucji publicznych. O tym bezpieczeństwie w sieci jeszcze sobie myślę porozmawiamy. Jeszcze wróciłbym na sekundę do pana prezesa Jaworskiego. Państwo żeście wspólnie z Fundacją Digital albo Digital Polska przeprowadzali tworzyli taki raport poświęcony poziomowi cyfryzacji Polski i generalnie uproszczę, wypadamy w tym raporcie bardzo pozytywnie na tle naszych, nie wiem, czy konkurentów, czy sąsiadów z Europy środkowo-wschodniej, ale są rzeczywiście obszary, gdzie wypadamy znacznie gorzej i tym obszarem jest właśnie edukacja między innymi. Cyfryzacja edukacji. Z czego zdaniem pana to wynika? Wynika z bardzo wielu rzeczy. Znaczy tutaj musimy od razu, zacznijmy od tych pozytywnych rzeczy, tak? Zacznijmy od tego właśnie, o czym dzisiaj już zdążyłem powiedzieć, to znaczy nie wyobrażamy sobie życia bez e-recepty, nie wyobrażamy sobie życia bez m-obywatela, za moment sobie nie będziemy wyobrażali swojego życia. I to są bez wątpienia rzeczy, które się dzieją. W edukacji to, co jest największym, jakby, to jest ogromna inercja całego systemu, ale ona nie jest czymś nienaturalnym. Ona wynika po prostu z tego, że są to setki tysięcy nauczycieli i są to miliony uczniów, którzy wszyscy przechodzą przez pewien proces oswajania narzędzia, które nie jest tym samym, czym jest praca z książką papierową. Praca w formule online, czy praca grupowa, czy wykorzystanie tych narzędzi, które daje współczesna informatyka, wygląda inaczej niż dotychczasowa praca w laboratorium, czy praca w klasie. To tutaj rzeczywiście znowu pandemia nam pomogła, pandemia nam to przyspieszyła, ale to najwięcej jest do zrobienia właśnie w obszarze tym, co muszą ludzie w sobie wytworzyć. Bo również muszę powiedzieć, że tu pan wspomniał o projekcie OSE, czyli jednym z największych projektów, który ma za zadanie stworzenia dla wszystkich szkół w Polsce szybkiego dostępu do internetu. Tam jest co najmniej 100 megabitów na sekundę w obie strony, żeby można było do tych szkół dostarczyć, ale gdzieś na samym końcu potem jeszcze trzeba ten internet w tej szkole rozprowadzić. Więc znowu się okazuje, że gdzieś jest jakaś bariera. Jest bariera, bo nie ma tej osoby, która tą w szkole mogłaby przygotować. Do drzwi ten szybki internet został przez rząd doprowadzony. Co dalej?
ale już nawet, jeżeli już potem, no to znowu dochodzimy do tego miejsca, o którym na pewno jeszcze będziemy mówili, czyli choćby do cyberbezpieczeństwa, w jaki sposób możemy się uchronić, w jaki sposób nauczyć zarówno nauczycieli, jak i uczniów, jak i studentów, bo tu nie czarujmy się, jest to samo, nauczyć to, żeby zachować takie podstawowe, elementarne zasady cyberhigieny, tak samo jak korzystamy z zasad higieny w życiu codziennym. Także wielkość Polski również pokazuje, że no to są po prostu ogromne inwestycje. One są rozłożone w czasie, ale zapewniam Państwa, jakbyście spojrzeli na to, co się działo w polskich szkołach 5 lat temu, nawet przed pandemią, a jak wygląda umiejętność korzystania z tych narzędzi dzisiaj, różnica byłaby ogromna. Wobec czego może rzeczywiście innym się udaje trochę szybciej ten dystans pokonywać. Natomiast ja jestem pełen podziwu dla wszystkich polskich edukatorów i wszystkich polskich uczniów i rodziców, którzy pomagali w tym, żeby opanować tę naprawdę niełatwą materię. Pan Marek Woch, dynamicznie przejdziemy do relacji pomiędzy państwem a przedsiębiorcami. I tutaj była mowa o jednej z barier. Mam pytanie, jeżeli chodzi o rozwój cyfryzacji, o proces digitalizacji. On oczywiście postępuje niezwykle szybko, jeżeli chodzi o przedsiębiorców. Ten moment pandemii, do którego pewnie będziemy jeszcze tutaj wielokrotnie wracać, on wymusił cały szereg działań, ale jak miałby pan spojrzeć na współpracę pomiędzy tym segmentem rządowym, a tym segmentem przedsiębiorców, to powie pan, że to jest idealna współpraca, że rząd, przygotowując rozwiązania legislacyjne, wsłuchuje się w głos przedsiębiorców, czy generalnie idzie jak przecinak i nie zwraca specjalnie uwagi na opinie i uwagi. Czy ja zacznę, szanowni państwo, od tego, że nie ma jednej rzeczywistości z punktu widzenia Urzędu Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców. To są czasami równoległe procesy, które z jednej strony na końcu mogą się spotkać, ale wielokrotnie bywa tak, że się nie spotykają. Ja powiem dlaczego. Tutaj padło pytanie, jeżeli chodzi o stronę rządową. Strona rządowa w 2017 w Strategii Odpowiedzialnego Rozwoju, to jest perspektywa do 2030 roku, wspaniały dokument, prawie 500 stron w różnych segmentach naszego kraju, zdiagnozowała poprawnie, w mojej ocenie poprawnie, wiele jakby bolączek, które nie pozwalały nam się rozwijać. Jedną z tych bolączek były zagadnienia szeroko pojmowane sektora MŚP, czyli małych i średnich przedsiębiorców, jako strony słabszej w relacjach nie tylko z organami władzy publicznej, z instytucjami publicznymi, ale przede wszystkim jednak z dużym biznesem. I to nie u nas zawsze tak polaryzujemy. Duży, mały to lepszy, gorszy, biały, czarny. Natomiast to nie o to chodziło, tylko chodziło o diagnozę, mianowicie, że też były inne czasy po 89, kiedy wchodziliśmy w naszą demokrację, że niewidzialna ręka rynku, że wszystko się załatwi samo. Otóż się okazało po kilkudziesięciu latach, czyli 25, że nie wszystko samo się uregulowało, a między innymi nie uregulowały się jakby nie tyle poprawne, tylko relacje między przedsiębiorcami a organami władzy publicznej. I co trzeba było zrobić? Wprowadzić konstytucję biznesu w dwóch ustawach. Prawo przedsiębiorców i w ustawie o rzeczniku wpisano, mianowicie i to w ustawie o rzeczniku wpisano w pierwszym artykule takie zdanie, że rzecznik stoi na straży praw i obowiązków przedsiębiorców, ale ma dbać przede wszystkim o pozytywne relacje między obywatelem, przedsiębiorcą a organami władzy. To ja z punktu widzenia jakby filozofa prawa, bo z tego nie to, żebym się tam cieszył albo smucił, doktorat prawa robiąc filozofii prawa, to jakby z metafizycznego punktu widzenia mówię, gdzie my się spotkaliśmy po kilkudziesięciu latach, że my musimy w akcie prawnym uregulować poprawne relacje pomiędzy przedsiębiorcą a organem władzy publicznej. I to jakby nie oceniając o rządy, tylko o filozofię. Natomiast przechodząc do konkretów, jednak też no, nauka, ale ja też się skłaniam do tych poglądów, że po 89 my niewiele żeśmy zmienili w instytucjach państwa, jeżeli chodzi o zarządzanie poszczególnymi wrażliwymi sektorami dotyczącymi, teraz mówię, no, wszystkich obywateli, ale skupiam się tylko na działalności rzecznika, mianowicie finanse, podatki i składki.
ubezpieczeń społecznych, ale w 99 skomplikowaliśmy temat, że jeszcze widzieliśmy ubezpieczenia zdrowotne. I teraz co się spotkało przy Polskim Ładzie? Otóż nie naruszając organizacyjnie tak zwanej Polski resortowej, czyli mamy finanse, Ministerstwo Finansów i zabezpieczenie społeczne w postaci ZUS-u i NFZ-u jako dwóch instytucji oddzielnych, ale de facto odpowiadających za zabezpieczenie społeczne, próbowaliśmy zdefiniować na nowo definicję dochodu na użytek płacenia składki zdrowotnej. I sytuacja polega na tym, że mamy definicję dochodu, gdzie w przedsiębiorca może sobie w koszty wliczyć i stratę, i za złe faktury, tak? A przy definicji już tego nie może zrobić, bo nawet jak nie dostanę pieniędzy jako przedsiębiorca za fakturę, to muszę dochód obliczyć na potrzeby składki zdrowotnej. I to już najnowsze dane, proszę Państwa, od przedsiębiorców sektora zostało pobranych 14 miliardów dodatkowych środków na rzecz NFZ-u. Ja nie oceniam dużo, mało, 14 miliardów, bo 7 dodatkowych, a 7 tych, co nie można było odliczyć w kosztach. Ale po co ja to mówię? Z czym teraz rzecznik się spotkał? I to lawina problemów biur rachunkowych, biur księgowych, bo próbowano oprocesować to, jak tymi definicjami, trzymając się, co pan powiedział, digitalizacja czy cyfryzacja, no to próbowano nie cyfryzować w mojej ocenie, tylko digitalizować akty prawne. Czyli akty prawne mianowicie dotyczące ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego. Gdzie zdrowotne jeszcze, żeby było ciekawiej, to nie odpowiada minister polityki społecznej i rodziny, tylko Ministerstwo Zdrowia. I konflikt przy pisaniu przepisów już był na styku. Minister finansów, polityka społeczna i zdrowie. I teraz później oczekuje się od, powiem tak, państwa, którzy się znają na tych sprawach jakby informatycznych, technologicznych, żeby jakoś spróbować stworzyć narzędzie do rozliczenia. No i efekt był taki, że tak tworzono, że musieliśmy tutaj, rzecznik musiał interweniować i w ZUS-ie, i w Ministerstwie Zdrowia, żeby tak naprawdę zdefiniować, żeby znaleźć jakby wytłumaczenie pewnych rozwiązań prawnych, bo jak później próbowano nie do końca zdefiniowane legislacyjnie uregulowania jakby wprost wskazać, no, powiem tak, technikom, którzy musieli zrobić narzędzie, no to się okazało, że nie ma możliwości rozliczenia składki zdrowotnej rocznej, bo był termin rozliczania składki zdrowotnej. I dopiero te błędy takie jakby ad hoc, które wyniknęły, no, wymusiły na Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, żeby dostosowywać na bieżąco, żeby w ogóle było możliwość przez przedsiębiorców możliwe rozliczenie tej składki. Więc w mojej ocenie tutaj ja chylę czoła właśnie wszystkim osobom z branży technologicznych, że muszą, myślę, że przy każdym procesie, ja pracowałem też w NFZ 4 lata jako pełnomocnik prezesa Jacyny, 2016, 2020 i mnie tak wyedukowali jakby dział IT, że mówią tak, biznes to przede wszystkim niech się zastanowi, co sam chce, a nie oczekuje od nas, od techników, że my mamy to wdrożyć. I mi to tak utkwiło i zawsze jestem kolegom wdzięczny przez te lata współpracy w różnych instytucjach, między innymi z panią minister Streżyńską jeszcze na etapie, to może drugiej części, cyfryzacji tych przygód, że tak powiem, informatycznych. No i to de facto nie sądzę, że po tylu latach my się z tym jeszcze uporaliśmy. I to jest, myślę, największe wyzwanie przed branżą. Pan się prezes śmieje. Ja się śmieję, ponieważ w momencie, w którym zaczęliśmy wszyscy rozmawiać o sztucznej inteligencji, pojawił się taki mem, że programiści rozmawiają między sobą, jeden mówi, wiesz, sztuczna inteligencja nas zamieni, a drugi mówi, nie, bo to by oznaczało, że nasi klienci wiedzą, czego chcą, jesteśmy bezpieczni. Dziękuję, Natomiast to jest jakby to rzeczywiście komentarz do tego, co pan powiedział. Dziękuję, że przedstawiłem realną rzeczywistość. Natomiast jest dobra wiadomość, bo to się akurat, przepraszam, już wejdę, ale to jest a propos tego, co pan powiedział. W tej chwili Ministerstwo Cyfryzacji wyszło z taką propozycją, żeby było to pierwszeństwo tego cyfrowego, jak gdyby cyfrowej obsługi prawa, czyli pewna algorytmiczność musi być jakby z definicji włożona, czyli każde nowe prawo powinno dać się zinformatyzować, czyli już ci informatycy będą na wcześniejszym etapie mówić. Jak to wyjdzie? Tego nie wiem, bo to jest zupełnie, ludzie są ludzie, tak? Chyba też jest problem, to zobaczymy. To jest też chyba problem tego, że te bazy były budowane w różnych miejscach. To dlatego zacząłem, bo do 89 mamy prawie 1000 rejestrów publicznych. I my na to nie zwracamy uwagi. I my mamy, ja uważam, że jesteśmy ofiarami własnego sukcesu, jeżeli chodzi nawet o instytucje publiczne, bo w przekazie takim publicznym mówi, państwo nie działa, albo
działa. No to jest zbyt uproszczona wersja. Oczywiście. Ja patrzę przez pryzmat instytucji publicznych, które posiadają ogrom zasobów. No przecież projekt sprzed kilku lat jeszcze otwartych danych. To są setki rejestrów udostępnionych, wypuszczonych. Każdy może przedsiębiorca skorzystać, tylko że jak badania pokazują, no niewielu korzysta. Niewielu wie, że w ogóle coś takiego funkcjonuje, tak? Nie ma gdzieś tej edukacji takiej szerszej, że poszczególne dane, a taki był cel tych projektów zapoczątkowany przez premiera Morawieckiego, wówczasnego jeszcze wicepremiera, żeby właśnie dać zasoby państwowe właśnie na rzecz rozwoju biznesu. Ale jak ja patrzę przez pryzmat, no też trudno porównać tą działkę, że tak powiem, sektora MŚP. No dzisiaj mamy Międzynarodowy Dzień Sektora MŚP uchwalony przez ONZ, czyli szczególne święto, nawet przedsiębiorcy w 2017 się dorobili, a na poziomie międzynarodowym, a w naszym kraju w 2016 już Sejm Rzeczypospolitej Polskiej już uchwalił Dzień Przedsiębiorczości w ogóle szerzej, tak? Ale jakby no ja jeszcze nie mam takiego poczucia, że my odrobiliśmy to, co pan prezes ładnie powiedział, że jeszcze my na poziomie naszej percepcji jako ludzie po prostu jest, z jednej strony ja przygotowałem dziesiątki rozwiązań legislacyjnych, sobie wyjustowałem, co należy oprocesować jeszcze w przyszłości. I te ustawy już weszły albo będą wchodzić. To jest zadanie na dziesięciolecia, nie na, na rok moim zdaniem. To jest z jednej strony nadprodukcja legislacyjna, a z drugiej strony nadprodukcja w mojej ocenie narzędzi informatycznych. A na końcu jest ten człowiek. Ale to dlatego powinniśmy jakąś płaszczyznę jednak na koniec zachowywać, tak? I to, że było to odcięcie, o którym tutaj też pan prezes mówił, że od teraz się myśli, żeby właśnie projektować w ogóle te rozwiązania z myślą o digitalizacji, o cyfryzacji, to to jest właśnie wyjście z tego impasu, bo od czegoś trzeba zacząć. I oczywiście gdzieś musi po drodze nastać to połączenie wody z ogniem, czyli mówiąc wprost bazy danych ZUS, na przykład z bazą danych NFZ-u i to trzeba będzie zrobić. Jak najszybciej, bo... No właśnie, panowie, poruszyliście jedną kwestię. To chyba pan użył takiego określenia, że staliśmy się ofiarami własnego sukcesu, bo my się cieszymy i chwalimy tak e-receptami, e-pułapem, e-obywatelem. Z mojego rodzinnego podwórka córka, która studiuje w Wielkiej Brytanii, próbuje sobie wyrobić w tej chwili kartę EKUS. I mamy tych platform kilka. Tam jest jedna platforma i na tej jednej platformie można wygenerować wszystko i uzyskać wszelkie inne informacje dotyczące składek zdrowotnych, ubezpieczenia zdrowotnego, dokumentów tożsamości, prawa jazdy i tak dalej, i tak dalej. Jedno zdanie w tym temacie, bo jak spojrzymy na instytucje, bo ja zawsze patrzę jako technokrata, instytucjonalnie, to tutaj wspaniałej rzeczy dokonała minister Strzeżyńska na początku jeszcze, później minister Cieszyński i prezes ZUS, pani profesor Gertruda Uściska, ale proszę zobaczyć, nawet w przekazie publicznym, bo my mówimy o recepcie, dobrze, to jest jakby z punktu resortowości Ministerstwo Zdrowia, ale już e-zwolnienia to już jest Ministerstwo Polityki Społecznej i ZUS. I tutaj musiała być duża współpraca, żeby te systemy po prostu pogodzić. A dlaczego? Dlatego, że w 1999 roku, w mojej ocenie, ale jako dydaktyka i jako osoby nauki, popełniono fundamentalny błąd wyrwania z ubezpieczeń zdrowotnych z całego zabezpieczenia społecznego. To, co pan mówi, Wielka Brytania od II wojny światowej, Niemcy, Stany Zjednoczone, Holandia. Czyli nigdzie nie wyrwano jakby rozwiązań. To jest dyskusyjne. Za chwilę powinniśmy dwóch panów pozostałych. Tylko że kwestia jest dyskusyjna, tylko że później przy oprocesowywaniu to widzimy tę komplikację budowania różnych narzędzi. Ale po drodze jeszcze zaorano kasy chorych, więc to też nie jest tak no. Historii jest wiele i chyba nie potrafimy do tego dojść. Do tego, co pan redaktor tutaj powiedział przed chwilą, to tak naprawdę chyba wydaje się, że to, co zrobili Anglicy, to zrobili... Przepraszam, frontend, tak? Czyli zrobili interfejs użytkownika jednolity do bardzo różnych systemów, które były w tle. I te systemy po prostu z tą jedną platformą rozmawiają i to jest wszystko. Dla użytkownika. I my jesteśmy... Z punktu widzenia użytkownika to jest kluczowe, tak? Bo... Ale tu znowu, to wyszli z innego miejsca, doszli do tego miejsca, z kolei to będzie im przeszkadzało w innym momencie, kiedy trzeba będzie coś elastycznie zmieniać i nagle się okaże, że oni muszą cały taki wielki, hierarchiczny system uruchamiać. To my we trzech w tej chwili, dajemy takie solenne zobowiązanie, że będziemy milczeć przez chwilę. Pan Kamil Sobolewski, było trochę, no nie trochę, dużo dziegciu wylanego, a ja spytam o... Nie o bariery, tylko o szanse, jakie wiążą się z digitalizacją i z cyfryzacją, jeżeli chodzi o przedsiębiorców, bo
przynajmniej teoretycznie może się wydawać, że ktoś, kto jest małą firmą działającą, nie chcę mówić w garażu oczywiście, ale powiedzmy działającą w tym słynnym garażu, ma szansę dzięki tym nowoczesnym narzędziom stać się firmą globalną. Tak jest? Ja myślę, że skupiliśmy się do tej pory w bardzo dużym stopniu na cyfryzacji usług publicznych, administracji publicznej, a to jest tylko niewielki wycinek całego zagadnienia. Myślę, że w samym pytaniu tkwi taka sugestia, że pewne szanse czy cywilizacyjne zdobycze mogą pochodzić z cyfryzacji życia przedsiębiorstw. Ale ja myślę, że z perspektywy biznesu największy potencjał jest w fakcie, że cyfryzuje się życie obywateli. A zatem zupełnie nowe dziedziny biznesu mogą powstać wokół cyfrowych aktywności obywateli. Myślę, że są w Polsce przykłady choćby firm gamingowych, które wyrosły w Polsce jak grzyby po deszczu i stały się bardzo istotnym elementem akurat naszej gospodarki. To jest dowód tego, że rozumiejąc procesy, które dzieją się w świecie, przedsiębiorcy są w stanie produkować usługi bardzo konkurencyjne. I taka gra jak CD Projekt stworzył może być dystrybuowana po całym świecie, w pewien sposób przyczyniając się do sukcesu naszej gospodarki, do dochodów obywateli, niekoniecznie z pracy, bo to są coraz częściej dochody pochodzące z kreatywności, dochody pochodzące z tego, że czasem 30, a czasem 500 osób tworzące coś niemalże w garażu są w stanie generować spółki większe niż giganci naftowi. I myślę, że to, co warto powiedzieć z perspektywy biznesu, to że epoka cyfryzacji różni się pod jednym bardzo istotnym względem od epoki przemysłowej, bo kiedyś dominowało na świecie w gospodarstwie rolnictwo, potem przemysł. Dzisiaj w tej epoce usług, i to już nie usług fryzjersko-bankowych, tylko bardziej pewnie tych cyfrowych, jest zasada the winner takes it all. Jak sobie popatrzymy na sukces Netflixa, Ubera, Microsoftu, Google'a, to są Booking.com, tak? Zniknęło ileś biur podróży, w zamian za to pojawiła się jedna aplikacja, w której możemy sobie zarezerwować pobyty. Airbnb to jest sposób na to, żeby zastąpić ileś agencji pośrednictwa nieruchomości, tak? Więc musimy pamiętać, że pojedyncze osoby czy wąskie grupy osób na jednym z najczęściej z największych na świecie rynków, najczęściej w Stanach Zjednoczonych, tworząc pewną rozwiązanie systemowe, są w stanie wypierać z rynku całe dziesiątki i setki przedsiębiorców w poszczególnych krajach, którzy do tej pory mieli w miarę stabilne wzorce biznesowe. Są pewnego rodzaju, my to nazywamy disruptorami, czyli osobami, które niszczą dotychczasową tkankę gospodarczą i wprowadzają rozwiązania w jakimś stopniu rewolucyjne. I to bywa traktowane jako zagrożenie, ale tak naprawdę to jest wielka szansa. Bo tak jak w ekosystemie leśnym to, co spadnie z drzewa, stanowi ściółkę i podstawę do dalszego wzrostu, to trochę tak samo jest w gospodarce. Ja bym może tutaj taką makroekonomiczną perspektywę nakreślił, bo wydaje mi się, że ona jest kluczowa dla zrozumienia szans, jakie tkwią w cyfryzacji. My najczęściej, rozmawiając o Polsce, skupiamy się na demografii i ubytku osób w wieku produkcyjnym. Dość powiedzieć, że w Polsce ten ubytek według szacunków OECD do 2050 roku wyniesie 7 milionów ludzi w wieku produkcyjnym. Drodzy Państwo, to oznacza, że przez najbliższe 28 lat średnio w każdym dniu roboczym będzie znikało 1000 osób w wieku produkcyjnym z polskiego rynku pracy. 1000 osób każdy dzień roboczy. To jest skala wyzwania i to nie jest kwestia rynku pracy. To jest kwestia ilości dóbr, towarów i usług, które my będziemy w stanie wytworzyć. Jeśli pracy ludzi nie zastąpimy rozwiązaniami technologicznymi, to będziemy cierpieli niedostatek dostaw produktów, które chcemy konsumować. I o ile w usługach zdrowotnych, w opiece medycznej, może czasem jest trudno zastąpić pracę fizyczną, pracę lekarza czy pielęgniarki przy pacjencie, o tyle w szeregu dziedzin życia my jesteśmy w stanie to robić. I uczestnicząc na przykład w rozmowach o aktywności zawodowej, o dzietności, o poziomie inwestycji w naszym kraju, który jest jednym z trzech najgorszych w Unii Europejskiej, a Unia Europejska nie jest światowym liderem, o poziomie innowacyjności, który wynosi nakłady na badania i rozwój w Polsce 1,5% PKB. Czechy mają ponad 2%, Niemcy, czy Stany Zjednoczone ponad 3%, Korea ma, czy Izrael dochodzą do 5%, tak? Więc my mamy tutaj ogromne zaniedbania. Mamy udział funduszy Venture Capital w
PKB w Polsce na poziomie pięciokrotnie mniejszym niż średnia w Unii Europejskiej, a Unia Europejska odstaje bardzo daleko in minus od Izraela czy Stanów Zjednoczonych. A zatem my w bardzo wielu miejscach naprawdę nie mamy się czym pochwalić. Natomiast wydaje się, że tak jak w takiej klasycznej teorii ekonomii, ubywający zasób pracy da się zastąpić wyłącznie albo inwestycjami, albo innowacjami, to ta cyfryzacja jest pewnego rodzaju bramą szans dla nas. Dlaczego? Dlatego, że mimo tych niskich nakładów na badania i rozwój, mimo znikomej ilości venture capital w Polsce, mimo 17-procentowego udziału inwestycji w PKB, a nie 25-procentowego, co rząd sam sugerował w strategii na rzecz odpowiedzialnego rozwoju, że powinno mieć miejsce, to w zeszłym roku mieliśmy 500 miliardów nakładów inwestycyjnych, a powinniśmy mieć 750. 250 miliardów to jest tyle, ile kosztuje elektrownia atomowa. Za to można zmodernizować sieci ciepłownicze w Polsce i sieci elektroenergetyczne. I te nakłady nie powinny iść tylko na ten stary biznes przemysłowy. One powinny iść na biznes technologiczny. To jest warunek konkurencyjności. To jest warunek dobrobytu w Polsce w przyszłych latach wobec wyzwań demograficznych. I to się powinno w tym kraju dziać. To się niestety nie dzieje. A mimo to w Polsce na polu cyfryzacji mamy sukcesy. I ja oczywiście chwalę e-recepty, e-PIT czy m-obywatel, ale nie wydaje mi się, żebyśmy w Polsce pod tym względem odstawali bardzo mocno in plus od najlepszych krajów świata. Bardzo mi się podobała historia opowiedziana mi przez jednego adwokatów jednej z ostatnich wizyt w sądzie, gdzie okazało się, że polskie sądy chciały wprowadzić swój własny system do rozpraw sądowych, kiedy wybuchła pandemia, ale po kilku tygodniach doświadczeń z tym systemem wszystkie pokonały bariery i zdecydowały się korzystać z systemu jednej z bardzo znanych globalnych korporacji. Tu się uśmiecham do pana prezesa. I dla mnie to jest pokaz tego, że jednak nasze polskie narodowe niekoniecznie zawsze musi być najlepsze, bo the winner takes it all, więc warto stworzyć też tym przedsiębiorcom polskim warunki do tego, żeby takich CD projektów trochę w Polsce powstało. I może powymieniajmy, tak, poza tym obywatelem i epitem, co się w Polsce udało zrobić. Na pewno Blik. To jest wielki sukces. Natychmiastowe płatności w wielu rozwiniętych krajach świata, gdzieś tam funkcjonują czeki, karty wchodzą, u nas funkcjonują płatności elektroniczne. I jest taka mała firma, do której mamy gdzieś tam osobisty stosunek, nazywa się SoftPos, bardzo zwycięzca bardzo wielu konkursów. Pierwsza firma na świecie, która umożliwiła stosowanie własnego telefonu komórkowego jako terminala płatniczego, dzięki czemu już przedsiębiorca, czy po prostu osoba przyjmująca płatność, nie musi mieć hardware'u, żeby tą płatność przyjąć za pośrednictwem telefonu. I takich przykładów tutaj jest na pewno w tak znakomitym gronie ekspertów są osoby, które potrafią te przykłady mnożyć. Natomiast musimy też sobie uświadomić, że ta technologia jest dla nas drogą ucieczki od wyzwań, które mamy, tak? Bo jeżeli popatrzymy dzisiaj na sklepy, wychodząc na chwilę z branży bankowej, tak? Czy finansowej, i popatrzymy na tempo, w jakim w Polsce upowszechniają się kasy automatyczne, to jest sposób na to, żeby zastąpić pracę setek osób na kasach, które po prostu będą znikać w tempie, przypomnę, bo nie wiem, czy to wszyscy pamiętamy, 1000 osób każdego dnia roboczego. Zakładając, że się nic nie wydarzy w demografii. Nie wydarzy się. Panie redaktorze, nie ma szansy, żeby się wydarzyło, nawet jeżeli dzisiaj Polski zacznie. Nie mam na myśli tego, że dokładnie, że nastąpi gwałtowny przyrost. Eksplozja migracji z Ukrainy to jest 400 tysięcy ludzi, którzy przybyli na polski rynek pracy. Pewnie ze 100 tysięcy ubyło, więc przyjmijmy nawet, że netto jest te 400 tysięcy osób. To jest to wydarzenie bezprecedensowe z wybuchem wojny na Ukrainie starczyło na to, żeby skompensować niecałe 2 lata ruchu ludności związanego z demografią. To jest absolutnie nie do zatrzymania. Ja nie chcę mówić o wyzwaniach związanych z imigracją, bo to byłby pewnie oddzielny. Zostawmy, to jest inny temat, inny wątek. Ale napomknąłbym jeszcze o rewolucji w mobilności, bo my na razie mówimy o elektromobilności, a tu za chwilę będą jeszcze samochody autonomiczne, tak? Sytuacja, w której pozbędziemy się kierowców. Będą albo nie będą. Więc chciałbym odstygmatyzować pojęcie maszyn, które zabierają ludziom pracę, tak? To znaczy wydaje mi się, że te maszyny są niezbędne po to, żeby zastąpić te osoby, które znikają, i nawet jeżeli szereg osób będzie się musiało przebranżowić na skutek tego, że wejdą na przykład kasy automatyczne w sklepach albo samochody
które będą autonomiczne, nie będą potrzebować kierowcy, to jest ogromna szansa. Tak? I w tej szansie biznes się musi zmieścić po to, żeby współtworzyć te rozwiązania, korzystać z tych rozwiązań. I sama administracja publiczna to jest zdecydowanie zbyt wąskie podejście do tematu cyfryzacji. Maciej Sadowski, to kontynuując ten wątek i no dużo ciepłych słów padło pod adresem przedsiębiorców, co niespecjalnie dziwi, jeżeli chodzi o to przedstawiciela pracodawców RP. W momencie pandemii, kiedy wybuchła pandemia i wdrażano te nowoczesne, innowacyjne rozwiązania, jak się rozmawiało na przykład z prezesem PFR-u, to on mówił, że jeżeli chodzi o przedsiębiorców, są dwie takie bariery. Jedna to jest bariera natury finansowej, dość oczywista, że pewnych innowacji nie można wdrożyć, bo brakuje na nie środki, ale mówił również o tym, że jeżeli chodzi o część polskich przedsiębiorców, to tkwi bardzo silna taka bariera natury psychologicznej, że nie chcemy wdrażać pewnych rozwiązań, ponieważ wykorzystywaliśmy stare, które działały. Czy ta bariera jest silną barierą i czy udaje ją się przełamywać? I czy to jest tak, że ci, którzy nie zdołają jej przełamać, znikają z rynku? To z pewnością trzeba by było gruntownie zbadać, żeby odpowiedzieć tak rzeczowo na temat psychologicznych barier czy psychologicznych uwarunkowań. Mogę powiedzieć, że z moich doświadczeń, obserwacji, z tematów, które podejmujemy, dyskutujemy czy w Krajowej Izbie Gospodarczej, czy w Startup Hub Poland, fundacji, która zajmuje się startupami, płynie jedna oto mądrość, czy właśnie jedno spostrzeżenie, że nawet jeżeli ten opór u polskich przedsiębiorców, czy też za granicą, bo chyba pod tym względem nie odbiegamy za bardzo od naszych sąsiadów, czy nawet od ludzi, którzy pod bardziej egzotycznymi równoleżnikami i południkami pracują, żyją swoje życia toczą, to i tak konkurencja wymusi skorzystanie z tych narzędzi. I tak konkurencja w pewnym momencie największego konserwatystę, osobę, która najbardziej się opierała przed wdrożeniem tej czy innej innowacji, tego czy innego rozwiązania, i tak go do tego w pewnym sensie przymusi, w takim pokojowym, bezbolesnym. Sam chociaż pracuję zawodowo ze startupami, z technolożkami, technologami z rozmaitych dyscyplin, nie tylko tych stricte cyfrowych, ale także hardware'owych. Widzę, że także oni w dużej części, mimo jakiegoś takiego naturalnego skojarzenia czy stereotypu, że o ci to naprawdę to już są ludzie cyfrowi par excellence. To już są ludzie, którzy na pewno każdą nowinkę natychmiast biorą na swój warsztat, biorą do swojego portfolio narzędzi, do swojego takiego przybornika narzędziowego i z nich korzystają. Nie. Cały czas każdy z nas, myślę, że jakiś konserwatyzm przedsiębiorcy, który przywykł do tego czy innego zbioru rozwiązań, jest rzeczą supernaturalną, nie ma co się na to gniewać, a opór psychologiczny, jak pan redaktor to nazwał, powołując się na tę rozmowę z prezesem PFR-u z czasów pandemii, on w sposób naturalny będzie w jakiś tam sensie się rozwadniał, czy też rozmywał w trudnych, konkurencyjnych uwarunkowaniach. I to, co jeszcze mogę w tym punkcie dodać, to, że coś, co wydawało nam się nowatorskim rozwiązaniem, czymś bardzo frapującym, ciekawym, ale może wzbudzało nieco lęku, a jak się przerzucę na to, to co się stanie? Czy przypadkiem nie będzie błędów, czy nie wykoleimy się, nie wyskoczymy poza tor przy jakimś zakręcie? To, co było 2 lata temu nowością, czy 3 lata temu nowością, dzisiaj staje się standardem. I to, od czego zaczął pan prezes chwilę temu, jak właśnie te covidowe percepcje dzisiaj stają się już trochę historyczną ciekawostką, prawda? Myślę, że to będzie niezależnie od pandemii, czy takich niezwykle traumatycznych doświadczeń, jak wojna w Europie. Po prostu za parę lat nie będziemy spoglądać nawet na te rozwiązania jako na coś innowacyjnego, tylko na zwykły, inkrementalny,
już mówiąc językiem ekspertów, żeby nie uchybić pozostałym gościom, ekspertom dzisiejszym pana redaktora. Nie będzie to nikogo zaskakiwać. Wiem, że anegdotyczny przykład nie jest przykładem w sensie naukowym, ale moja babcia doskonale sobie radzi i z portalami społecznościowymi, i ze wszystkimi usługami, może nie ze wszystkimi, ale z większością usług, które oferuje właśnie sfera publiczno-obywatelska, o której dzisiaj szeroko wspominaliśmy, czy jej telefon komórkowy, czy komputer. W związku z tym nie bałbym się aż tak bardzo tego konserwatyzmu przedsiębiorców, bo widzę na poletku własnych doświadczeń, własnej pracy, że ten konserwatyzm po pierwsze się redefiniuje w czasie, a po drugie ulega zwykłej rynkowej presji. Ktoś jest lepszy, ktoś jest tańszy, ktoś jest bardziej efektywny, bardziej bezpieczny, potrafi wykonać tę samą robotę lepiej albo jakoś doskonalej i chcemy nadgonić swoich konkurentów albo ich prześcignąć i sięgniemy po te rozwiązania tak czy siak. Zostało nam bardzo mało czasu, a jeszcze jeden niezwykle ważny i ciekawy wątek, czyli bezpieczeństwo. Rewolucja cyfrowa, poza tymi wszystkimi profitami, o których panowie żeście powiedzieli, o których żeście nie powiedzieli, a jest ich mnóstwo, niesie za sobą cały szereg zagrożeń. Kiedyś, żeby stracić oszczędności życia, trzeba było przeżyć albo włamanie do mieszkania, albo napad na bank. W tej chwili to jest kwestia kilku minut, albo nawet kilkudziesięciu sekund nieuwagi. Jak walczyć z tymi zagrożeniami? Jak ja jako obywatel mogę sobie z tymi zagrożeniami, które... To nie chodzi tylko o możliwości bycia okradzionym, ale o wszelkiego rodzaju innego typu zagrożenia, które wiążą się na przykład z social mediami, o których żeśmy tutaj nie rozmawiali, a które dotyczą na przykład dzieci i dzieci i młodzieży. Jak walczyć i przeciwstawiać się tym zagrożeniom mogę ja jako szary obywatel i państwo, panowie? Mam zacząć. Dobra. Króciutko niestety, no dobrze. Ale... Czyli tak w półtorej godziny? Dobrze. Dzieje się to na kilku płaszczyznach. Pierwsze to są rzeczy, które są związane z tym, o czym też żeśmy dzisiaj sporo rozmawiali, to znaczy zmiany, które wynikają z zapisów prawa. Czyli pewne elementy, choćby tutaj sławetne RODO, którego pięciolecie funkcjonowania mieliśmy w tym roku, spowodowały, że ochrona danych osobowych weszła na zupełnie inny poziom. Czyli mamy tę warstwę prawną. Druga rzecz to jest to właśnie, że przedsiębiorcy również się dostosowują do tego, mając świadomość, że istnieją pewne zagrożenia dla ich klientów, w związku z tym należy temu przeciwdziałać. I proszę zwrócić uwagę, że w tej chwili, jeżeli państwo robicie jakieś transakcje w banku, czy nawet logujecie się w banku, to pojawia się tak zwane wieloskładnikowe uwierzytelnienie. Czyli z jednej strony ja się loguję na przykład tam hasłem, ale z drugiej strony przychodzi do mnie na przykład SMS-em jakaś informacja, którą muszę potwierdzić, że jednak ja to jestem ja. Zobacz, to musiało być wdrożone przez tego przedsiębiorcę, więc mamy drugi poziom takiego zabezpieczenia. Trzeci poziom jest w nas. Jeżeli przyjdzie do was mail rozpaczliwy od nigeryjskiej księżniczki, która właśnie ma możliwość odliczenia 100 milionów dolarów i z przyjemnością by się chciała podzielić tego tym z nami, tylko trzeba jej wysłać tam być może 10 tysięcy dolarów, może na ten, to powinien gdzieś zacząć działać w nas rozum. Wobec czego musimy się również przystosowywać do tego, tworzyć te takie warunki tej cyberhigieny, o której wspominałem. Jasne. Panie prezesie, ta nigeryjska księżniczka to jest trochę jak kiedyś gra w trzy kubki, tak? Tak. Zobaczyłem i mogłem szybko wygrać, mi się wydawało. Dlaczego dostajemy te maile? Tak, one są skuteczne. Działa. No właśnie. Bo działa. To się zgadzam z panem. I o to chodzi. Natomiast jasne, dwuskładnikowa... No, jako przykład, tak? Weryfikacja, ale przez całe lata różni oszuści mogli się podszywać pod istniejące prawdziwe numery telefonów. Dopiero teraz państwo zaczęło z tym walczyć. Dzwonił ktoś, kto mówił, że dzwoni z banku jakiegoś.
ja mogłem spojrzeć i zobaczyć, że rzeczywiście to jest numer z mojego banku albo numer jakiegoś przedsiębiorcy i nawijał mi, prawda, makaron na uszy, co ja muszę zrobić, jak odblokować zablokowane rzekomo konto i tak dalej, i tak dalej. Więc ma pan oczywiście rację, higiena jak najbardziej, ale pomysłowość oszustów jest zawsze krok przed... To zawsze będzie zabawa w policjantów i złodziei. Tak. Znaczy, ja jestem przeciwnikiem demonizowania technologii właśnie w tych zjawiskach, o których mówimy. Powiem teraz z perspektywy swojego wykształcenia. Ja jestem historykiem z wykształcenia i nie z takimi rzeczami, żeśmy sobie już w historii radzili, a z niektórymi żeśmy sobie nie poradzili do tej pory i dlatego mamy ten problem, jaki mamy. Mianowicie edukacja, czytanie ze zrozumieniem, czy te najprostsze w ogóle rzeczy, czyli umiejętność krytycznego myślenia, to są rzeczy, których nie trzeba powoływać do tego jakiegoś specjalnego cyberprzedmiotu, który wzmocni nam edukację w tym zakresie, tylko należy po prostu na pewne akcenty inne rozłożyć po prostu w tej edukacji, te inne akcenty rozłożyć w edukacji. I to nam najbardziej pomoże. W mojej pracy jestem przekonany, że 90% winy, jaka jest, nie jest ani w hardware'ze, ani w software'ze, tylko w interfejsie białkowym, w człowieku. I bez względu na to, jak sobie wyobrazimy najlepsze z możliwych zabezpieczeń, to historycznie i oczywiście tak wiemy... najsłabszym ogniwem zawsze jest człowiek. To jest jasne. I to, dlatego edukowanie jest ważne, ale też perspektywa jest szalenie ważna, bo z jednej strony możemy mówić, że jesteśmy stoimy przed wyzwaniem upływu 1000 pracowników dziennie, z drugiej strony między 39 a 45 rokiem była jedna wielka hekatomba i też sobie gospodarka poradziła. Więc zawsze można spojrzeć z dwóch stron na wszystkie wyzwania, na które czekamy i trzeba do tego po prostu podchodzić z pewnym dystansem, żeby zastanowić się, gdzie leży realny problem. My dziś, jeżeli chodzi o cyfryzację, mamy ten realny problem bardziej w tym, że my nie potrafimy konsumować treści w odpowiedni sposób, nie potrafimy dobrze z tej cyfryzacji i z tych szans korzystać. Dlatego wszędzie w świecie stawia się na edukację, ale też i regulacje prawne, przy czym regulacje prawne nam nie, jak zapiszemy nawet, że ma być dobrze i ma być bezpiecznie, one nam dalej nic nie dadzą, bo dalej za wykonanie będzie odpowiadał człowiek. I tutaj na przykład można powiedzieć, że tak samo jak sobie nie radzimy dzisiaj z dezinformacją, tak wcześniej nie radziliśmy sobie po prostu z propagandą w mediach zwykłych, tradycyjnych. Panowie, króciutko, dosłownie po jednej minucie o największych zagrożeniach płynących z cyfryzacji. Czy ja odniosę się o zagrożeniach, ale o próbie wychodzenia. To już padło i u pana prezesa, i u pana, że próbujemy to przez akty prawne. Ja tylko przywołam trzy. Przekartkowałem, jak próbujemy zmierzyć się z problemem. Czyli tak, pojawił się projekt ustawy w związku z zapobieganiem kradzieży tożsamości. Pojawił się projekt ustawy o ochronie małoletnich przed dostępem do treści nieodpowiednich w internecie. Pojawił się projekt ustawy o zwalczaniu nadużyć w komunikacji elektronicznej. Czyli jak są zdiagnozowane społeczno-gospodarcze problemy, mówimy, napiszemy ustawę. Ale proszę z punktu widzenia rzecznika, co się zaczęło po tych projektach? Masa wniosków, masa próśb o spotkania, mamy zespoły robocze przy Radzie Przedsiębiorców, bo mamy technologiczne firmy. I bo jaka jest logiczna filozofia tych uregulowań, że tak naprawdę kto to ma robić? No właśnie firmy technologiczne, które mają realizować w imieniu państwa te zadania sankcyjne w stosunku do obywateli, które mają wyeliminować poszczególne nadużycia. Ale się pojawia kolejne dwa problemy. Przedsiębiorcy mówią, ale to zwiększa obowiązki administracyjne, to zwiększa koszty prowadzenia działalności, a po trzecie, czy my mamy prawo jako stać się jakąś służbą ścigania, tak, takich nadużyć? Ja tylko mówię od strony... We Francji tak się stało. Tak, tylko jest kwestia, czy my jesteśmy przygotowani na debatę o tej filozofii podejścia, że to właśnie firmy, nie biznes... jesteśmy. Znaczy, nie jesteśmy, bo jak się pojawi hasło cenzura w internecie, to od razu temat umiera. Panowie, króciutko. Z mojej perspektywy rozmawiamy trochę o skąpcu, który dusi swój garnuszek ze złotem i który myśli, jak się ogrodzić wyższym płotem, jak zamontować lepszy sejf, jak go lepiej umocować do jak grubej ściany i kogo zatrudnić do ochrony. Moim zdaniem cyfryzacja to jest wielka szansa, a największym ryzykiem jest niezłapanie tej szansy. Spowodowanie, że kisząc ten nasz garnuszek, skupimy się na tych strażnikach garnuszka, może na tych, którzy robią biznes olejowy, a nie na tym, co zrobili Bill Gates czy Elon Musk. Myślę, że środowisko w Polsce, w którym
kolejne CD Projekty i bliki będą powstawać, kiedy nie będzie rządziła nadmiernie silna ręka państwa skupiona na twardej gospodarce dymiącej kominami, a w której będzie się rozwijał duch przedsiębiorczości, duch kreatywności, duch innowacyjności, kiedy innowacyjni ludzie będą chcieli swoje biznesy w Polsce otwierać i tutaj konsumować wyniki swojego sukcesu i nie będą za to stygmatyzowani. Miało być krótko. Kapitaliści w cylindrach, to jest największe zagrożenie, żebyśmy nie popełnili takiego błędu, tego stygmatyzowania przedsiębiorców. Pan Maciej, na zakończenie. No to powiem bardzo króciutko, że aż się nie spodziewałem, że to z moich ust padnie, bo brzmi tak mało młodzieżowo, mało rockowo, ale deficyt autorytetów też w sieci. Potrzebujemy kogoś, kto by nam powiedział... Naprawdę? A był pan kiedyś na TikToku? Ile tam jest autorytetów? Nie byłem i nie zamierzam. Bardzo się boję tej platformy. I to wcale nie jest pod względem cyberbezpieczeństwa, tylko higieny mojego życia, głównie wieczorem. To są same autorytety. Ale z milionami followersów i miliardami osób. Moim zdaniem, wbrew zapowiedziom, uznane tytuły, na przykład medialne, zyskają mimo wszystko na rewolucji social mediów i cyfryzacji, bo będą oferowały sprawdzone dane i ktoś będzie mówił, okej, temu brandowi, tej marce od wielu, wielu lat ufam i teraz też tak pozostanie. Ja sądzę, że pan zechciał nieco powiedzieć o tych szansach do przodu, więc może tym podsumuję, że z pewnością migracja, która dzisiaj została przez pana redaktora słusznie, no wiadomo, wyłączona z tej naszej debaty, z pola debaty, ona nas w dużej mierze uratuje. W takich najlepszych w Polsce panelach jak ten nie tylko zobaczymy niedługo więcej kobiet, ale także, tak jak w Wielkiej Brytanii w rządzie, obywateli, którzy pięknie i bardzo mądrze mówią po polsku, chociaż ich rodzice pochodzą z innych krajów i to wcale nie z Ukrainy czy z Białorusi, tylko zupełnie z innych kontynentów i to bardzo dobrze. I jednak to wszystko się nagrywa, więc będzie można otworzyć. Nasze społeczeństwo diametralnie się zmieni. Jest bardzo wielu kandydatów i kandydatek chętnych, życiowo zdeterminowanych, żeby w takich krajach jak Polska mieszkać i ta zmiana, mam nadzieję, że trochę wyjdzie naprzeciw temu tysiącowi etatów ubywających każdego dnia pracy. Panowie, dziękuję serdecznie, dziękuję państwu za tę niezwykle ciekawą dyskusję. Zostańcie z nami, bo za chwilę o zielonej transformacji, a później jeszcze o sztucznej inteligencji, a więc będzie się działo. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Dziękujemy. Dziękuję.
Dzień dobry, z tej strony Natalia Kopańska, redakcja Super Biznes. Zapraszamy na 7. edycję debat online pod tytułem E-Polska rewolucja cyfrowa. Dzisiaj porozmawiamy na temat sztucznej inteligencji i nowych technologii. Jaka czeka nas przyszłość? W dobie XXI wieku rozwój nowych technologii jest stałym elementem otaczającej nas rzeczywistości. Niemal każdego dnia na rynku pojawiają się nowe produkty, rozwiązania i elementy, powoli ukazujące nam nową rzeczywistość. Jednym z takich wynalazków jest sztuczna inteligencja, która jednych fascynuje, innych przeraża. O tym, jak będzie wyglądała przyszłość w dobie rozwoju sztucznej inteligencji, porozmawiamy z zaproszonymi gośćmi. Pan Michał Jaskulski, współzałożyciel, wiceprezes i Chief Product Officer w grupie Morizon Gratka. Dzień dobry. Witam serdecznie. Pan doktor inżynier Krzysztof Rychlicki-Kicior, ekspert SODA, Head of Education w Organizacji Pracodawców Usług IT SODA. Dzień dobry. I pan doktor Mariusz Rafało z Instytutu Informatyki i Gospodarki Cyfrowej Szkoły Głównej Handlowej. Dzień dobry. Panowie, sztuczna inteligencja. Czy należy ją postrzegać bardziej jako wsparcie, czy bardziej jako zagrożenie? I jakie są główne wady i zalety rozwoju sztucznej inteligencji? Panie Michale? Moja perspektywa jest taka, że sztuczna inteligencja pozwoli nam na eliminację tych wszystkich takich powtarzalnych, zajmujących wiele czasu zadań, które w tej chwili bardzo wielu, jeśli nie większość, jeśli nie wszyscy z nas muszą każdego dnia realizować, po to, żeby dać nam przestrzeń na tworzenie rzeczy naprawdę kreatywnych, na kontakty międzyludzkie, face to face. I myślę, że to jest chyba taka największa zmiana, którą AI w tym oczywiście optymistycznym scenariuszu nam przyniesie. Panie Krzysztofie? Moim zdaniem AI, choć jest niezwykle wyszukanym, bardzo zaawansowanym, to jest to po prostu narzędzie. I od tego, czy to będzie dla nas, jest to dla nas na pewno szansa, natomiast czy będzie to zagrożenie, to zależy, w jaki sposób będziemy ją stosować. Bo jeżeli na przykład zaprzęgniemy pewne modele, algorytmy sztucznej inteligencji, na przykład do podejmowania decyzji w kontekście zdrowia ludzkiego, decyzji chociażby militarnych, no to tutaj może to się potoczyć w różną stronę. Więc koniec końców jest to narzędzie i to, w jaki sposób je zastosujemy, zależy już tylko od nas. No ja zgadzam się właściwie z przedmówcą. Również mam taką perspektywę, że jest to narzędzie, jest to kolejne narzędzie, które w toku ewolucji technologicznej jest nam dostarczone. Ta ewolucja zapoczątkowana została już jakiś czas temu, więc to, z czym posługujemy się dzisiaj, to też nie jest tak naprawdę super rzecz innowacyjna, bo my ze sztuczną inteligencją, z algorytmami uczenia maszynowego mamy do czynienia od powiedzmy ostatniej dekady, czy nawet pewnie wcześniej. Także są to zdecydowanie takie narzędzia, które dzisiaj szczególnie współcześnie są w stanie zwiększyć zdolności percepcyjne człowieka, tak? Poprzez większą moc obliczeniową, zadania, które kiedyś były całkowicie poza zasięgiem ludzkiego mózgu, dzisiaj stają się dla nas dostępne do wyciągnięcia ręki. Coraz więcej mówi się o użyciu sztucznej inteligencji, jakby zastąpieniu sztuczną inteligencją niektórych zawodów. Pojawiają się takie głosy, że właśnie sztuczna inteligencja zastąpi być może nawet nas, dziennikarzy, ponieważ pojawiają się już coraz częściej różne użycia chociażby czatu GPT. I czy Państwa zdaniem sztuczna inteligencja będzie w stanie zastąpić człowieka w niektórych zajęciach? I które zawody mogą być najbardziej zagrożone? Powiem tak. W mojej ocenie ci dziennikarze, których praca polega na tym, żeby szukać nowych źródeł informacji, żeby weryfikować te informacje, nie wiem, ci, którzy zajmują się dziennikarstwem śledczym, ci, którzy faktycznie w tej swojej pracy wykorzystują tą swoją kreatywność, to im będzie wręcz łatwiej, dlatego że mniej czasu będą im zajmować rzeczy typu spisywanie wywiadów czy research, a będą mogli się skupić na tym, żeby znaleźć coś unikalnego i to bardzo dobrze, najlepiej jak to można opisać. Ale jest też oczywiście wiele stanowisk pracy, które tak naprawdę polegają na tym, że mózg, właściwie człowiek, pełni rolę takiej maszyny, tak? Czyli maszyny, która coś dostaje na wejściu, gdzie coś jest, na przykład, nie wiem, jakiś dokument albo treść zadania,
albo mail jest po prostu tej maszynie dostarczana, a z maszyny wychodzi efekt w postaci chociażby, nie wiem, tekstu albo kodu źródłowego albo jakiejś prezentacji. I tak długo, jak jest tam w tym element kreatywności, takiej prawdziwej ludzkiej kreatywności, to na razie jeszcze, na teraz, osoby, które się tego typu rzeczami zajmują, mogą spać spokojnie, to jeśli jest to praca jednak odtwórcza, no to zostaną jednak zastąpieni przez sztuczną inteligencję w ciągu roku, dwóch, trzech. Ja może przytoczę to, co często mówię studentom, prowadzę zajęcia ze studentami informatyki, zresztą tu nawet mówi się, że programiści mogą być zastąpieni tutaj na Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie i mówię często, żeby to tak sprowadzić do prostej reguły. Proszę Państwa, jeżeli to, co robicie, to jest w dużej mierze kopiowanie i wklejanie jakichś treści, to Wasza praca, to Wasza pozycja może być zagrożona, ponieważ to są sztuczna inteligencja, tak generatywna, o której teraz w ostatnim półroczu jest tak głośno, ten chat GPT, polega na takim odtwórczym charakterze. Jeżeli są jakieś fragmenty, na przykład kodów, które w tę sieć neuronową kiedyś zostały wrzucone, dodane, to one mogą być przez nią użyte. Im bardziej kreatywna i nieszablonowa praca, tym mniejsza szansa, że taka praca zostanie zastąpiona przez model sztucznej inteligencji. Faktycznie zadania proste, rutynowe, bądź takie, które wymagają dużej złożoności obliczeniowej, będą, czy też są właściwie już od lat, zastępowane z powodzeniem przez narzędzia wspierające. Na przykład w branży ubezpieczeniowej taki zawód aktuariusza, tak, który bada, analizuje ryzyka różnych zjawisk, bierze pod uwagę wiele czynników, żeby optymalny portfel, nie wiem, ubezpieczeniowy zbudować. Taki zawód był wykonywany przez lata, tylko zastosowany do danych czasów technologii. Tak? Początkowo pewnie kartki papieru, potem kalkulatora, komputera, coraz to nowocześniejszych narzędzi. Dzisiaj narzędzia są na tyle wyspecjalizowane, że nadal ten aktuariusz jest potrzebny, ale nie dlatego, nie po to, żeby dokonywać fizycznie tych obliczeń, tylko po to, żeby wyciągać wnioski i żeby nowe, zmienne, nowe elementy móc uwzględniać w swojej pracy. Więc ja bym raczej nie zadawał pytania, czy jakie zawody zostaną zastąpione, a raczej w jaki sposób będą wspierane przez sztuczną inteligencję, bo to, że ona, czy to w obsłudze klienta na przykład, gdzie niejednokrotnie już się kontaktujemy z voicebotami na telefonie obsługi klienta, czy z chatbotem na stronie internetowej, to wcale nie oznacza, że ludzie, którzy tam pracują na infoliniach, konsultanci i konsultantki, stają się zbędne. Oni mogą wtedy alokować swój czas do bardziej złożonych problemów klientów, bardziej się klientem zaopiekować, bardziej poprawić satysfakcję tej obsługi, a faktycznie zadania rutynowe pod tytułem jak wygląda status mojego zamówienia, co z moją reklamacją, z powodzeniem będą oddelegowywane do systemów automatycznych. Natomiast warto dodać jeszcze, że jakby w tej chwili jesteśmy w sytuacji, w której jeżeli patrzymy na to, czy zadanie jest rutynowe, czy zadanie jest kreatywne, mniej więcej 90% zadań, 80-90% jest w stanie już teraz zrobić model generatywny, czyli GPT-4, mniej więcej, a te 10-20 to jest ta część właśnie kreatywna. Natomiast w miarę upływu czasu, na przykład za 5, za 10 lat, może się okazać, że ta część kreatywna, która jakby pozostanie ludziom do realizacji, to nie będzie 10-20%, ale 1-2%. Jednocześnie dodam tylko, że to 1-2% to będzie, myślę, cały czas kwestia weryfikacji tego, co wygeneruje sieć i jakby tego, co my ludzie będziemy pewnie robić jeszcze długo najlepiej, czyli brać odpowiedzialność za to, co wygeneruje sieć. Panowie przedstawiacie zupełnie różne branże, dlatego chciałabym zapytać, czy w waszych firmach już sztuczna inteligencja znajduje teraz swoje zastosowanie? Czy są wdrożone jakieś nowe rozwiązania, elementy, być może jakieś ciekawe nowe technologie, o których chcielibyście opowiedzieć? Jasne. U nas, w Morizonie i w Gradce wdrożyliśmy coś, co nazywa się wyszukiwaniem naturalnym i w praktyce polega na tym, że można dowolnymi słowami albo wręcz słownie, jeżeli korzystamy z telefonu, opisać, jakiego rodzaju nieruchomości się szuka. Na przykład, nie wiem, szukam mieszkania do wynajęcia w Krakowie w cenie do 4000, musi mieć balkon i sztuczna inteligencja
pokaże nieruchomości, które te warunki spełniają, niezależnie od tego, w jaki sposób się opisze te potrzeby. Natomiast to nie koniec, no bo można jeszcze opisać swoje potrzeby, czyli można powiedzieć na przykład, dlaczego chce się nową nieruchomość, nowy dom albo mieszkanie znaleźć, z czego to wynika. I sztuczna inteligencja sama potrafi odgadnąć, że na przykład potrzebujemy mieszkania czteropokojowego, albo no skoro mamy na przykład pieska, no to warto pokazać mieszkanie obok parku. I to już jest coś, co teraz funkcjonuje od kilku tygodni. Tak, jeśli chodzi o organizację SODA, Software Development Association Poland, ona zrzesza firmy typu Software House, czyli wytwarzające oprogramowanie. Też jestem prezesem właśnie jednej z firm członkowskich Makimo. No i my jako Software House od razu oczywiście od pierwszych tygodni zaczęliśmy analizować możliwości, czyli tam listopad, grudzień zeszłego roku, w jakich mogą te zwłaszcza sieci generatywne nas wesprzeć. I faktycznie tutaj generowanie na przykład kodów, czyli fragmentów oprogramowania, to jest temat bardzo gorący, ale jednocześnie bardzo trudny, ponieważ pozostaje kwestia aspektów prawnych, kto jest właścicielem praw autorskich, czy można korzystać z takiego wsparcia. Natomiast tym, to, z czym jeszcze się spotykamy, bo to jest temat, który cały czas jest poddawany pewnym analizom, to takie nawet wsparcie na zasadzie właśnie asystentów, tak jak usprawniona wyszukiwarka. Jeżeli staramy się rozwiązać jakieś problemy, to taki chat GPT potrafi doradzić lepiej niż na przykład wyszukiwarka Google. Poza tym pojawiają się też na przykład narzędzia typu Wizard, które pozwala na generowanie makiet, czyli interfejsów użytkownika, też oczywiście może nie od razu w 100% gotowych, ale stanowiących dobry punkt wyjścia do dalszej pracy. Oczywiście też narzędzia na przykład do generowania treści marketingowych, dzięki którym jesteśmy w stanie się lepiej reklamować. Także tutaj, podobnie jak inne firmy, w bardzo różnych aspektach korzystamy. W świecie IT, w domenie programowania, którą też reprezentuję, faktycznie również korzystamy z narzędzi, które wspierają programistów w przygotowywaniu fragmentów kodu. Nie jest to kod takiej jakości, takiego poziomu bezpieczeństwa i takich standardów, który by nadawał się do wykorzystania jakiegoś produkcyjnego z całą pewnością. Natomiast w zakresie prototypowania, weryfikowania różnych scenariuszy istotnie jest to w stanie usprawnić pracę programistów. Z kolei w świecie akademickim z dość dużą nadzieją patrzymy na systemy, które są w stanie poddawać analizie bardzo duże ilości dokumentów, na przykład artykułów naukowych, i jednocześnie syntetyzować te wyniki w zrozumiałe i w bardzo krótkiej formule. Rzeczywiście to piśmiennictwo jest bardzo duże i nawet w bardzo wąskiej dziedzinie, czy to w IT, czy na przykład w świecie medycyny, gdzie może jest to jeszcze bardziej istotne, gdzie pojawiają się jakieś badania naukowe, nie ma możliwości fizycznie, żeby dany naukowiec, nawet najwybitniejszy, przeczytał wszystko, co się w jego domenie opublikowało w ciągu ostatniego miesiąca czy roku. Te narzędzia rzeczywiście są w stanie przeczytać, w cudzysłowie, dość dużą ilość treści, ilość materiałów i za pomocą właśnie algorytmów sztucznej inteligencji wyekstrahować niezbędne elementy, na przykład wnioski, kluczowe liczby, wartości, co wyszło. Niestety te systemy się czasami mylą, więc patrzymy na to oczywiście z pewną rezerwą i nigdy w 100% nie mamy do tego pełnego zaufania. Niemniej oszczędność czasu jest istotna. A które z nowych technologii obecnych na rynku wydają Wam się najciekawsze i najbardziej przyszłościowe, a które z nich można po prostu uznać za zbędną inwestycję, w które firmy po prostu niepotrzebnie inwestują pieniądze, a nie są tego tak naprawdę warte? Myślę, że najciekawszą technologią, z jaką zetknąłem się ostatnio, była technologia tworzenia wirtualnych postaci w takim środowisku do tworzenia gier komputerowych Unreal, którą stworzyła firma Replika Studio. I ta technologia działa tak, że umożliwia twórcom gier tworzenie postaci, z których każda ma własną osobowość, własne cele, i gracz już w trakcie gry może z tymi postaciami swobodnie rozmawiać, tak jakby rozmawiał z drugim człowiekiem. Może im wręcz powiedzieć, że żyją w symulacji i zobaczyć, jak zareagują. I już niedługo, w perspektywie kilku lat, można spodziewać się gier, które będą wymagały na przykład przekonania swoimi logicznymi argumentami właśnie postaci w grze, żeby jakąś misję zrealizować. I to zupełnie zmieni ten rodzaj interakcji, ten rodzaj interaktywnej rozrywki.
Ja może nie przytoczę jednego jakiegoś technologii z nazwy, natomiast staram się też podkreślać, bo chociaż od pół roku mamy taki boom na tę generatywną odmianę, czyli generowanie właśnie różnego rodzaju treści tekstowych, wizualnych też. Natomiast warto nie zapominać też o aspektach analitycznych, czyli to, co chociażby wszystkie mechanizmy, które pozwalają na przykład poruszać się samochodem autonomicznym, zbierają dane z czujników i decyzje podejmują inteligentne systemy w oparciu o analizę obrazu różnych sygnałów. I ta algorytmy na przykład, tutaj chciałem właśnie wymienić, związane na przykład z weryfikacją jakości w procesach produkcyjnych, które analizują na bieżąco to, co się na przykład dzieje na linii produkcyjnej i pozwalają na wykrycie na przykład defektów, które normalnie musiałby ktoś stać, weryfikować. Człowiek może też się pomylić, człowiek się męczy, jeżeli miałby to robić na przykład przez 8 godzin i tylko patrzeć i zwracać uwagę na defekty. Maszyna może robić to w zasadzie cały czas. Więc tutaj warto też pamiętać o tym aspekcie analitycznym, bo chociaż spotykamy się, pewnie rozmawiamy w dużej mierze w kontekście generatywnym, ale właśnie ta druga, można powiedzieć, część, grupa tych rozwiązań właśnie z zakresu sztucznej inteligencji też jest ciekawa i warto o niej nie zapominać, bo to ona też podlega stałemu rozwojowi. Interesującym zastosowaniem też są, może w nieoczywistej branży, dlatego może sobie pozwolę to przytoczyć, mianowicie w branży rolniczej. Ona z swojej natury jest zaniedbywana przez te systemy, szczególnie u nas w Polsce. Natomiast jeżeli wyobrazimy sobie skalę bardziej makro, to są systemy, które z powodzeniem są w stanie zarządzać i monitorować bardzo duże plantacje upraw, czy to sady, czy krzewy, czy po prostu jakieś pola wielohektarowe, gdzie za pomocą sprzężonych w systemie kilkunastu dronów możemy dokonać weryfikacji, oblotu za pomocą tych dronów, na przykład sadu, który ma dziesiątki czy setki hektarów, i zweryfikować, praktycznie obejrzeć fizycznie każde drzewo pod kątem monitorowania również w czasie rzeczywistym, nagrywania filmu, wideo i monitorowania w czasie rzeczywistym, czy nie pojawiają się na przykład symptomy chorób, czy jakichś pasożytów, czy szkodników, które mogą na przykład zagrozić całej plantacji, a zaczynają się pojawiać na przykład w jakimś jednym ognisku. To są takie rzeczy, których fizycznie człowiek nie jest w stanie wykonać, więc stosujemy wszelkiego rodzaju pestycydy i tak dalej, żeby się przed tym ratować, ale może mniej moglibyśmy tego stosować, gdyby na przykład prowadzić taki ciągły nadzór, który jest relatywnie tani na koniec dnia za pomocą kilkunastu dronów i sprzężonego systemu, który w stanie byłby podpowiadać, że zobacz, w tym rejonie 10 na 10 metrów znajduje się ognisko jakiejś choroby czy jakiegoś problemu, który można bardzo szybko i bardzo łatwo zażegnać, tak, jeżeli o tym wiemy. A czy jest waszym zdaniem jakaś nowa technologia, nie musi być to koniecznie sztuczna inteligencja, która waszym zdaniem jest po prostu przereklamowana? Firmy w nią inwestują, a rzeczywiście trzeba spojrzeć na to z tej strony, że może nie być tak przyszłościowa, jakim się wydaje. Na pewno praktyczne korzystanie z rozwiązań do generowania obrazów, mimo że jest to rewolucja technologiczna, nastręcza na tym etapie przynajmniej jeszcze wiele, wiele problemów i problemów licencyjnych i problemów z osiągnięciem celu, który chce się uzyskać. Czyli jeśli ktoś oczekuje, że nie wiem, Midjourney na przykład zastąpi mu grafika, to się szybko nie wydarzy. Ale oczywiście są gracze, na przykład firma Adobe znana z Photoshopa, która próbuje tą sytuację uporządkować i chociażby gwarantuje, że jeżeli ktoś skorzysta z ich rozwiązań do tworzenia obrazu, to może być spokojny, jeżeli chodzi o kwestie prawne chociażby. Ja bym powiedział, że tak naprawdę każda z technologii, które pojawiały się w przeciągu ostatnich lat, czy nawet dekad, przechodzi przez taki cykl, to chyba tutaj Gartner wprowadził taki cykl, można powiedzieć, życia technologii, w którym najpierw jest potężna eksplozja zainteresowania, później przygasa, bo nagle okazuje się, że technologia nie rozwiąże wszystkich problemów ludzkości, a potem następuje taki już organiczny rozwój, stosowanie technologii tam, gdzie ona ma faktycznie swoje miejsce. To się trochę dzieje z blockchainem, który był bardzo modny na przestrzeni ostatnich lat, teraz zaczyna już znajdować swoje zastosowania, internet rzeczy. No, myślę, że ze sztuczną inteligencją będzie w tej najnowszej odsłonie podobnie, bo najpierw się nią wszyscy zachłysnęli. Teraz będzie właśnie to, o czym mówił przedmówca, że no, musimy zdać sobie sprawę z pewnych ograniczeń, ale oczywiście, że w dłuższym terminie sztuczna inteligencja generatywna będzie stosowana w wielu miejscach, ale niekoniecznie wszędzie. Tak, rzeczywiście na tym etapie rozwoju tej technologii, tak jak pan wspomniał,
dość sceptycznie podchodziłbym do opierania modeli biznesowych na systemach generatywnej sztucznej inteligencji właśnie z powodu praw autorskich. Tak? To jest kompletnie nieuregulowane. Znaczy właściwie jest uregulowane, bo zgodnie z obecną wykładnią prawa te dane są po prostu publicznie dostępne. Tak? Ponieważ nie ma osoby, która mogłaby te prawa mieć i przenieść, to w świetle litery prawa faktycznie tak jest. Więc moim zdaniem potrzebujemy jeszcze odrobić lekcję legislacyjną, żeby rzeczywiście ten świat uporządkować w zakresie licencji, modyfikacji potem tych dzieł, które powstają, i praw autorskich, tak, w ogólności. Tutaj pan wspomniał o procesie legislacyjnym. Dzisiaj pojawiła się informacja, że jedna z agencji marketingowych będzie wymagała oznaczania influencerów stworzonych przez sztuczną inteligencję, żeby było wiadomo, że nie są to prawdziwe osoby. Czy państwa zdaniem, bo wspomnieliście panowie również o kwestii praw autorskich, powinny się już na tym etapie zacząć pojawiać w Polsce jakieś regulacje prawne dotyczące sztucznej inteligencji i wykorzystania jej nawet w takich codziennych dziedzinach jak właśnie marketing czy social media, czy to powinno zostać uregulowane, żeby nie miało takiego wpływu na chociażby młodych ludzi, którzy są bardzo podatni na wpływ social mediów? No właśnie, nie trudno sobie, znaczy już teraz ci, którzy widzą, jak często użytkownicy TikToka sięgają po tą aplikację, widzą, jak bardzo potrafi być uzależniająca. Teraz to można przemnożyć razy 10 i wyobrazić sobie, jak bardzo byłaby uzależniająca, gdyby można tam było pokazać czy wygenerować filmy dopasowane w 100% perfekcyjnie do tego, czego oczekuje mózg użytkownika, więc jakby widać, że to zagrożenie jest. Myślę, że odpowiedzią będą jednak regulacje prawne na poziomie Unii Europejskiej. No i oczywiście trwają prace nad tak zwanym AI Act. Niedawno pierwszy projekt został przyklepany bodajże przez Parlament Europejski. Ale też oczywiście twórcy modeli, w tym modeli generatywnych, też próbują lobbować o różne zapisy i o to, jak duża ma być kontrola nad właśnie tymi modelami. W tej chwili na przykład firma OpenAI, która jest twórcą najlepszego obecnie modelu, czyli GPT-4, z jednej strony próbuje trochę te ograniczenia zmniejszyć, żeby nie były tak duże, jak chcieli prawodawcy unijni, ale z drugiej strony chcę, żeby były, bo ich obecność blokuje pojawienie się konkurencji. Więc to jest taka walka, która trwa, której nie widzimy na co dzień, ale ona się oczywiście dzieje i w grę wchodzą miliardy dolarów. Ja bym tutaj dodał, że my, prawda, w Polsce jesteśmy w momencie, w którym w zasadzie już niektórzy mówią, że zaczęła się de facto kampania wyborcza i na przykład technologia deepfake, która pozwala na łączenie, generowanie głosu czy wizerunku, gdzie ktoś wypowiada na przykład słowa, których by nigdy nie powiedział. To mogą być materiały, które oczywiście z jednej strony mogą być potem publicznie dyskredytowane, ale jak rozniosą się po TikToku czy w innych social mediach, to swoje szkody mogą zrobić. I tak przy okazji, obok niejako kwestii legislacyjnej, myślę, że warto podkreślić to, abyśmy zwłaszcza w tych czasach byli bardzo ostrożni na to, co oglądamy i co słyszymy. Tak, rzeczywiście żyjemy w świecie kryzysu wiarygodności, tak, tego, co widzimy. Jest to wynikiem tego, że jesteśmy bombardowani niezliczoną ilością informacji z wielu różnych źródeł. Te informacje są trafiają do nas w sposób spersonalizowany, więc żyjemy faktycznie w bańkach informacyjnych, więc jesteśmy bardzo podatni na deepfake'i i na sterowanie za pomocą tych narzędzi. Więc uważam, że w tym procesie legislacyjnym, w procesie prawnym, pewnie pierwszym krokiem istotnym byłoby wymuszenie po prostu wskazywania, która treść, czy który materiał wideo, czy materiał prezentowany gdzieś w mediach został wygenerowany, tak, i w jaki sposób. To pewnie byłby taki pierwszy krok, który dałby szansę, tak, obronienia się i pewnej świadomości tego, co oglądamy, co jest prawdą, a co zostało na przykład wygenerowane, tak, w jakimś narzędziu. Czyli istnieje również perspektywa dla potencjalnie nowych zawodów. Znaczy może nie do końca nowych, ale chociażby takie agencje, które mogłyby się zajmować fact-checkingiem takich treści, czy da się to w ogóle sprawdzić, że dana treść jest wygenerowana przez sztuczną inteligencję, czy jest to na tym etapie już po prostu nie do rozróżnienia? Powiem tak, dało się to sprawdzić, jeżeli chodzi o treści stworzone przez GPT-3 albo 3,5, czyli ten model, który jest sercem tego darmowego czata GPT.
z jakąś oczywiście, z jakimś procentem pewności albo niepewności. Ale jeżeli chodzi o treści tworzone przez GPT-4, to najlepsi eksperci zgadzają się, że nie ma tak naprawdę możliwości, żeby odróżnić tą treść od treści stworzonej przez człowieka. Co więcej, najlepsze mechanizmy takie weryfikujące, to nawet weryfikujące to, czy informacje są zgodne z prawdą, to będzie prawdopodobnie też AI, tylko że AI wyposażone w jakąś bazę, dodatkową bazę wiedzy czy bazę faktów, do której może sięgać w razie potrzeby. Tak, no tutaj problem, myślę, że tutaj z panem doktorem też bo to się cały świat akademicki, kiedy studenci jako jedna z pierwszych grup jeszcze w grudniu, w styczniu, w czasie sesji, no bardzo aktywnie korzystali z tych narzędzi, w celu oczywiście no, usprawnienia procesu zdawania egzaminów, kolokwiów. Tak, tutaj właśnie to jest też spore wyzwanie, ponieważ w tym momencie trudno powiedzieć, czy dana wypowiedź pisemna, czy dany na przykład program napisany przez studenta jest faktycznie w pełni został napisany, czy na przykład tylko przy wsparciu, czy w ogóle został w całości wygenerowany. I to jest niestety spory problem, z którym też walczymy, bo teraz przecież trwa sesja. Tak, zdecydowanie z tym walczymy. Czy to się da sprawdzić? Do pewnego poziomu i w pewnym zakresie oczywiście się da, ale jak sobie uzmysłowimy, jaka jest geneza i w jaki sposób technicznie powstają sieci generatywne, no to one z natury rzeczy powstają właśnie w taki sposób, żeby oszukiwać inną sieć neuronową, która ma na celu weryfikację, czy jest to materiał, zdjęcie na przykład prawdziwej osoby, czy jest to zdjęcie wygenerowane sztucznie. Więc on generuje w procesie uczenia, generuje tak dużo zdjęć, obrazów, aż ta druga sieć, również sieć neuronowa, drugi system sztucznej inteligencji nie będzie w stanie odróżnić. Więc mówimy tutaj tak naprawdę o walce systemów sztucznej inteligencji. Powstają kolejne systemy sztucznej inteligencji, których celem jest właśnie weryfikacja, czy tamte systemy coś wygenerowały, czy też jest to wygenerowane za pomocą człowieka. Więc na pewno naocznie i za pomocą naszych mechanizmów percepcyjnych nie jesteśmy w stanie tego zweryfikować. Tak? To jest kwestia tylko dojrzałości, rozwoju narzędzi i kto w tej bitwie algorytmów będzie miał chwilową przewagę. Tak, a to z kolei oznacza, że prawdopodobnie taki model uczenia akademickiego, gdzie umiejętność napisania tekstu na jakiś temat jest sposobem na weryfikację tego, czy autor tekstu albo autorka ten przedmiot czy temat opanowała, będzie musiał zostać zmodyfikowany. Czyli istnieje po prostu ryzyko, że zamkniemy się w takim błędnym kole, gdzie sztuczna inteligencja będzie weryfikować kolejne dzieła sztucznej inteligencji i nie będziemy w stanie rozróżnić, co jest prawdą, a co nie. Jeszcze chciałam zapytać, która branża najbardziej skorzysta na rozwoju sztucznej inteligencji, Państwa zdaniem? W krótkim czasie myślę, że branża nowych technologii, branża informatyczna, czyli wszystkie te firmy, które będą teraz tworzyć i wdrażać rozwiązania oparte właśnie o modele sztucznej inteligencji, szczególnie GPT-4, który w tej chwili cały czas jeszcze jest dostępny tylko dla wybranych, dla niewielkiej grupy, stosunkowo niewielkiej grupy twórców czy firm, ale w przeciągu najbliższych miesięcy dostęp do tego modelu będzie coraz szerszy i w miarę jak coraz więcej osób uzyska do niego dostęp, to zrozumieją, tak jak ja zrozumiałem w marcu, bo od marca korzystam właśnie z GPT-4 na co dzień, że to jest tak naprawdę taki prawdziwy przełom. Nie czat GPT, który ruszył na początku grudnia, tylko właśnie GPT-4 jest tym takim kolosalnym przełomem. No i wszyscy się rzucą na to, żeby tworzyć rozwiązania albo modyfikować obecne rozwiązania i wdrażać je w firmach. Tak, no tutaj jako też przedstawiciel branży nowych technologii mogę się z tym zgodzić. No tu jest pytanie, że może to wpłynąć pozytywnie na firmy. Pytanie, co właśnie z pracownikami, którzy też jakby do tej branży należą. Ja też z uwagą jakby obserwuję, jak powiedzmy korporacje, czy ten wielki biznes podchodzi, no bo cały czas opieramy się jakby o sytuację, że jeżeli korzystamy z GPT właśnie 4, wysyłamy dane do tej sieci, można powiedzieć w uproszczeniu, otrzymujemy odpowiedź, no ale nie każdy
każda firma może mieć w swoich politykach bezpieczeństwa to, że chcą, żeby te dane były, no tak naprawdę nie wiadomo, co się z nimi dzieje z technicznego punktu widzenia, więc też dużym wyzwaniem będzie to, czy w ogóle wielkie modele językowe, do których należy właśnie GPT-4, będzie, spopularyzuje się możliwość ich wdrażania lokalnie, czyli na przykład właśnie wewnątrz takiej korporacji, bez konieczności wysyłania danych na zewnątrz, bo ja się wcale nie dziwię, już też prowadziłem jakieś wstępne rozmowy z firmami i firmy podchodziły ostrożnie, no bo to są nasze dane, to jest nasza własność intelektualna i kto wie, co się z tym może dziać, jak to wyślemy gdzieś tam do organizacji OpenAI, więc to jest też bardzo istotne, czy większe firmy, nie tylko nowe technologie, nie tylko firmy z branży nowych technologii, ale większe firmy podłapią to, czy będą w stanie to wdrażać w swoich, jakby w swoich ekosystemach. Faktycznie zdarzały się przypadki w dobie pierwszych dni popularności tych modeli, zachłysnięcia się, że do modeli tych generatywnych trafiały całe dokumenty, patenty, dokumentacje techniczne, jakieś bardzo, bardzo wrażliwe dane, które organizacje tam, czy pracownicy tych organizacji wrzucali, żeby na przykład algorytm streścił im, co tam jest, albo o czym jest ten dokument, albo żeby prezentację z tego przygotował. A rzeczywiście ryzyka są potężne, tak? Bo tak jak tutaj pan wspominał, nie wiemy do końca, gdzie te dane płyną. Wiele biznesów powstało, korzysta z modeli generatywnych i są to różne podmioty rejestrowane w różnych miejscach świata, więc kompletnie nie ma nad tym kontroli. Więc uważam też w tym kontekście, że organizacje też stoją u progu poprawy czy wdrożenia w swoich strukturach kompetencji związanych ze sztuczną inteligencją. Z jednej strony takich twardych, technicznych, żeby rozumieć, wiedzieć, jak to działa. Z drugiej takich bardziej, powiedziałbym, miękkich, ale dających świadomość tego, jakie ryzyka z tych narzędzi płyną, jak one są skonstruowane, w jaki sposób te systemy zależą od danych, które są pożywką czy paliwem. Więc odpowiadając na pani pytanie, jakie branże, ja bym do oczywistej branży IT, którą też reprezentuję, dołożył jeszcze branżę czy sektor edukacyjny. Tak? My też jako uczelnia, czy to na studiach magisterskich obserwujemy, jakie przedmioty, jakie kierunki wybierają nasi studenci i też na studiach podyplomowych czy MBA też widać wzmożone zainteresowanie. Tak? Organizacje chcą rozumieć, tak? Menedżerowie, pracownicy chcą rozumieć, jak te systemy działają, jakie są możliwości i jakie są też ryzyka i ograniczenia. Wspomniał pan właśnie o kwestii uczelni. Wiem, że Szkoła Główna Handlowa posiada pracownię sztucznej inteligencji. Czy dzieją się tam jakieś ciekawe rzeczy, o których mógłby pan opowiedzieć? Jakieś nowe rozwiązania, nad czym teraz pracujecie? No to jest kwestia projektowa. Realizujemy wiele projektów naukowych. Ja aktualnie pracuję nad projektem, który jest związany z analizą za pomocą sztucznych sieci neuronowych, który dotyczy analizy obrazów medycznych, tak? Czyli budujemy takie algorytmy głębokiego uczenia maszynowego, które mają co do zasady wspierać diagnostów w analizie obrazów USG, tak? Pod kątem identyfikacji nowotworów i różnych cech, które w procesie diagnozy mogą gdzieś tam być przydatne dla lekarza. Oczywiście to w żaden sposób lekarza, nawiązując do pierwszego pytania, lekarza czy diagnosty nie jest w stanie zastąpić. Daleko jesteśmy od tego. Natomiast nawet najbardziej doświadczona osoba, która wykonuje badania, czy to rentgenu, czy tomografię komputerową, czy badania USG, nie ma szansy w swoim życiu zobaczyć tylu różnych przypadków, ile na przykład możemy umieścić w algorytmie, czy w modelu sztucznej inteligencji. Także no, weryfikujemy ten potencjał i staramy się takie interdyscyplinarne zespoły budować. Tu podałem oczywiście przykład, ale tych przykładów jest dalece więcej. Rzeczywiście my na te kompetencje związane ze sztuczną inteligencją mocno stawiamy. A czy zauważył pan wzrost zainteresowania studentów właśnie tymi nowymi technologiami, czy raczej wolą jednak tradycyjne podejście do nauki? Bo tutaj wspomnieliście panowie, że rzeczywiście trzeba było uważać podczas chociażby sesji egzaminacyjnej, ponieważ chętnie korzystali, ale chodzi mi głównie o takie podejście jakby przyszłościowe. Czy studenci chętnie kierują się w stronę nowych technologii i sztucznej inteligencji? No oczywiście kierują się, bo też obserwują, jak wygląda rynek pracy, jak wygląda struktura zatrudnienia, w jakim kierunku
następuje rozwój społeczno-gospodarczy. Wciąż jeszcze domena IT, więc również domena sztucznej inteligencji czy zaawansowanej analityki, jest to atrakcyjny obszar rozwoju swoich kompetencji, atrakcyjny obszar pracy, gdzie można faktycznie robić bardzo ciekawe rzeczy w różnych branżach, w różnych domenach, bo to może być medycyna, to może być bankowość, telekomunikacja, produkcja. Praktycznie każdy aspekt życia gospodarczego i społecznego jest dotykany dzisiaj przez algorytmy sztucznej inteligencji, więc studenci faktycznie w swoich wyborach też się tymi przesłankami kierują. No i to widać, tak, na co dzień. Tak, mogę tylko potwierdzić, też mamy właśnie świeżo uruchomioną specjalność ze sztucznej inteligencji i jest zainteresowanie w zasadzie podobne, a nawet trochę większe niż w przypadku takich, można powiedzieć, też niby modnych tematów, jak tworzenie aplikacji internetowych, ale jednak jest podobne zainteresowanie, więc tak. Pan reprezentuje akurat branżę nieruchomości, stąd też moje pytanie, czy pojawiły się już poza wspomnianymi wcześniej przez Pana nowe rozwiązania, które mogłyby usprawnić właśnie niektóre rzeczy na rynku nieruchomości? Tak, w tej chwili coraz częściej, właściwie każdego tygodnia, pojawiają się nowe rozwiązania, które chociażby pozwalają na stworzenie treści ogłoszenia napisanej w perfekcyjny sposób, doskonale podkreślającej każdy atut nieruchomości, jakoś tam chowającej te rzeczy, które niekoniecznie powinny wyjść na wierzch. I wystarczy kilka chwil, żeby taki opis stworzyć. Co więcej, modele, które potrafią tworzyć obrazy, są też wykorzystywane już do tworzenia wizualizacji, jak może dane mieszkanie albo dom wyglądać po remoncie. Można sobie wybrać styl, wybrać klimat i w bardzo krótkim czasie zobaczyć wizualizację, która właśnie będzie to pokazywać. Tutaj pojawiło się dużo, dużo słów na temat ryzyka, zagrożeń właśnie o tej technologii deepfake. I gdybyśmy mieli spojrzeć na sztuczną inteligencję i na nowe technologie tak zupełnie holistycznie, to czy sądzą panowie, że ona mimo wszystko przyniesie więcej szkody czy pożytku? To jest pytanie, które sobie zadaje bardzo wielu ekspertów, szczególnie właśnie w branży stricte sztucznej inteligencji. No i mamy do czynienia tak naprawdę ze scenariuszem optymistycznym i pesymistycznym. Scenariusz optymistyczny jest taki, że dzięki sztucznej inteligencji zostanie wprowadzony dochód podstawowy, a jeśli ktoś będzie pracować, to będzie pracować, nie wiem, 2-3 godziny dziennie, nie więcej. Każdy będzie mógł się skupić na albo pracy, może inaczej, na realizowaniu się kreatywnym, albo na budowaniu relacji z innymi ludźmi przez cały czas, tak jak mu po prostu, tak jak ma na to ochotę. A przy okazji jeszcze sztuczna inteligencja rozwiąże nam kryzys klimatyczny, zapewni nieograniczone źródło energii i jeszcze przedłuży nam życie. Jest też oczywiście scenariusz pesymistyczny, którego ja, szczerze mówiąc, na samym początku nie rozumiałem, to znaczy nie za bardzo mogłem sobie wyobrazić, jak taki scenariusz realnie, praktycznie mógłby wyglądać, ale już teraz wiem, jaki jest taki scenariusz właśnie pesymistyczny, praktyczny, który mógłby się wydarzyć. No i on wygląda następująco. Na pewno pojawi się wiele postaci, nie wiem, polityków typu chociażby prezydent Rosji czy Chin, którzy będą chcieli wykorzystywać sztuczną inteligencję, no właśnie chociażby do manipulowania wyborcami, tak? Albo do innych celów, na przykład, nie wiem, celów militarnych. Sztuczna inteligencja działa najlepiej, najskuteczniej wtedy, gdy da się jej jakiś cel, da się jej jakieś główne takie zadanie i ona sama później może stawiać sobie takie podzadania. Czyli jeśli na przykład dać sztucznej inteligencji zadanie napisz pracę magisterską, no to pierwszym takim podzadaniem będzie zastanów się, co mogłoby być dobrym tematem na pracę magisterską i później sobie te kolejne zadania może sama stawiać i realizować. No i może okazać się, że sztuczna inteligencja, będąc podłączona do internetu, czyli mogąc, nie wiem, wysyłać maile, uzupełniać strony internetowe, wpływać na wszystkie te rzeczy, które do internetu są podłączone, uzna, że żeby zrealizować jej jakiś tam cel, no w pierwszej kolejności powinna na przykład uzyskać dużo większą
władzę nad światem. Albo na przykład uzna, że w sumie może być tak, że człowiek ją powstrzyma w realizacji tego celu, to może jednak powinna zniszczyć ludzkość. I to jest taki scenariusz, który no jeszcze 3 lata temu był scenariuszem z powieści science fiction, a teraz od strony takiej czysto technicznej wydaje się już realizowalny. No tak, ja mogę się zgodzić z tym, że tutaj no, można się teraz zastanowić, czy słowa wypowiedziane się dobrze zestarzeją, jak wino, czy jak mleko. Zdecydowanie mamy taką nową perspektywę. Tutaj jeszcze gdzieś tam temat, który do niedawna był totalnym science fiction, teraz jeszcze jest science fiction, ale może nie być, czyli ogólna sztuczna inteligencja, czyli ta, w której sztuczna inteligencja może uzyskać pewną samoświadomość. To jest coś, nad czym myślę, że wciąż jesteśmy daleko, ale jesteśmy bliżej. Natomiast w tym momencie musimy się zastanowić, gdzie my tą sztuczną inteligencję umieszczamy, bo znając życie, będziemy umieszczać ją w coraz większej liczbie różnych miejsc, naszych obszarów działań jako ludzkości. No i chodzi po prostu o to, żeby w którymś momencie się nie okazało, że te modele, które są, one obecnie są gigantyczne, składają się z miliardów, dziesiątków miliardów tych neuronów. Czy my rozumiemy, jak to działa też? To jest bardzo ważne. Czy ta sztuczna inteligencja będzie przez nas zrozumiała? To jest taki trend wyjaśnialności AI, czyli to, żebyśmy my byli w stanie przewidzieć, jak ona będzie się zachowywać, bo z tym jest coraz trudniej, bo te modele są tak wielkie, że choć ogólnie rozumiemy zasadę działania ogólną, to nie do końca zawsze jesteśmy w stanie przewidzieć, jak ona się zachowa. Więc myślę, że od strony takiej trochę moralnej, trochę właśnie legislacyjnej, o czym już mówiliśmy, i żebyśmy rozumieli, jak ona będzie działać, to myślę, że to będą kroki w dobrą stronę, natomiast przewidzieć tego do końca nie sposób. Te algorytmy czy te systemy składają się właściwie z dwóch rzeczy, tak w dużej ogólności, z dwóch elementów. No, pierwszy element to są dane, to jest to paliwo, które umieszczamy w tym systemie, żeby ten system mógł się nauczyć i do nas przemawiać w ten czy w inny sposób, więc im tych danych jest więcej, im one są lepszej jakości, no to na pewno tym lepiej. Natomiast drugi element to jest, tak jak pan wspomniał, to jest czarna skrzynka. Tak? My nie mamy wiedzy, nie mamy wiedzy, dlaczego system sztucznej inteligencji dał taki wynik, a nie inny. Między innymi dlatego te systemy są mocno ograniczone w zakresie wykorzystania w bankowości, w ocenie ryzyka kredytowego, tak? Bo nie jesteśmy w stanie powiedzieć, dlaczego taki model sztucznej inteligencji ocenił danego potencjalnego kredytobiorcę źle. Powiedział, nie możesz otrzymać tego kredytu. Więc pan zapyta, dlaczego? Nie jesteśmy w stanie mu odpowiedzieć. No bo nie, bo te dane, które tam zostały umieszczone, sprawiły, że jesteś potencjalnie niewiarygodnym kredytobiorcą. I teraz, jeżeli tą perspektywę przyjmiemy i ją przeniesiemy do takiej skali rzeczywiście bardziej globalnej, no bo tu o takiej skali makro bardziej mówimy, no to kto ma najwięcej tych danych, tak, które są pożywką i paliwem? No jest tych kilka firm na palcach jednej ręki, które są globalnymi hubami, zbiornikami naszych danych na temat naszych preferencji, naszych zachowań, naszych ułomności. No, jesteśmy sobie w stanie wyobrazić, że istnieją firmy, które sporo o nas wiedzą. No i teraz, jeżeli te firmy zasilą tymi danymi, co zresztą oczywiście już robią, zasilą swoje algorytmy i zaczną nam prezentować odpowiednie treści, no to teraz jest tylko kwestia, przechodzimy do kwestii interesów, jakie tymi korporacjami rządzą, jaki oni mają interes, żeby wpływać na przykład na jakieś społeczności czy na społeczeństwa, tak, w toku jakiejś inżynierii społecznej, budować opinie, a przecież mogą to robić i zresztą mamy doniesienia, że to już się dzieje. Więc rozwój sztucznej inteligencji w tej perspektywie no widzę dość ponuro. Tak? Jeżeli rzeczywiście ci włodarze, którzy posiadają bardzo duże ilości danych, będą uprawiali taką inżynierię społeczną, no to możemy troszeczkę stracić kontrolę z rzeczywistością, bo będziemy żyli tylko w takiej bańce, która będzie nam serwowana. Natomiast w krajach bardziej autorytarnych oczywiście rolę tej korporacji przejąć może, tak jak pan tutaj wspomniał, mogą przejąć rządy. Tak, autorytarne, i one z kolei mogą kreować rzeczywistość dla ludzi, społeczeństwa, które,
która tam żyje. Więc o ile w skali mikro jesteśmy tutaj, myślę, zgodni, że jesteśmy pełni entuzjazmu, narzędzia zdecydowanie tak, mają dużo zalet i usprawniają naszą pracę, popychają postęp technologiczny i cywilizacyjny do przodu, o tyle ta skala makro, o której wspomniałem, no, budzi pewien niepokój. I teraz już na zakończenie, dosłownie tak w kilku zdaniach, jaka jest przyszłość sztucznej inteligencji i przyszłość ludzi, nas jako pracowników, pracodawców i po prostu członków społeczeństwa w dobie rozwoju sztucznej inteligencji? Wspomniałem wcześniej o dwóch scenariuszach, optymistycznym i pesymistycznym. No, sercem jestem oczywiście za tym scenariuszem optymistycznym, czyli scenariuszem, w którym głównym następstwem sztucznej inteligencji będzie to, że każdy z nas będzie mógł spędzać cały swój czas albo tworząc coś, nie wiem, sztukę, cokolwiek innego, albo spędzać ten czas na interakcji z innymi ludźmi, którzy są dla niego istotni, ważni, z którymi się czuje dobrze, a wszystkie inne rzeczy, wszystkie inne kwestie po prostu sztuczna inteligencja będzie na siebie brała. Liczę i wierzę, że tak będzie, natomiast myślę, że powinniśmy się przede wszystkim jako ludzkość, jako społeczeństwo zabezpieczyć przed tymi negatywnymi jakby scenariuszami. Na pewno musimy zadbać o to, aby troszeczkę pewnych regulacji kształtu nadać temu, co się dzieje, od strony czysto technicznej, technologicznej, i wierzę, że będzie dobrze. Natomiast wierząc, że będzie dobrze, uważam, że trzeba szykować się na najgorsze scenariusze. Tak, rzeczywiście postęp jest nieunikniony, więc trudno sobie wyobrazić scenariusz, że ktoś nagle zatrzyma to albo powie weto, przestańmy rozwijać algorytmy sztucznej inteligencji, bo są jakieś ryzyka. No to się oczywiście nie stanie, więc to się dzieje, więc będziemy konsumowali te narzędzia, będziemy z nich korzystać w coraz to większym spektrum zastosowań i dobrze, bo to faktycznie zwiększa naszą percepcję, nasze możliwości jako ludzi. Jesteśmy w stanie nasz czas bardziej efektywnie alokować, zajmować się innymi rzeczami, bardziej twórczymi. Natomiast rzeczywiście trzeba z tyłu głowy mieć i wyrabiać w ludziach, w społeczeństwach taką potrzebę wiarygodności tych danych i takiej krytyki, krytycznego myślenia w stosunku do tego, co widzą, rozumienia po prostu tego, jak ten świat danych, świat informacji jest skonstruowany, żebyśmy próbowali się z tych swoich baniek informacyjnych wydostać. Czyli miejmy nadzieję, że sztuczna inteligencja nigdy nie zastąpi tej realnej. Bardzo panom dziękuję za rozmowę. Pan Michał Jaskulski, pan doktor inżynier Krzysztof Rychlicki-Kicior i pan doktor Mariusz Rafało. I zapraszamy na kolejne debaty już o godzinie 14. Dziękujemy. Dziękujemy. Dziękujemy.
Dzień dobry, witam Państwa serdecznie na naszej kolejnej debacie dzisiejszego dnia poświęconej zielonej transformacji. Najważniejsze, największe wyzwania, jakie przed nami stoją. Gośćmi w naszym studio dziś są pan Michał Łęski, zastępca dyrektora Departamentu Odnawialnych Źródeł Energii w Ministerstwie Klimatu i Środowiska. Dzień dobry. Dzień dobry. Pan Artur Warzocha, wiceprezes zarządu do spraw korporacyjnych Tauron. Dzień dobry. Pan Szymon Kowalski, wiceprezes Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej. Dzień dobry. A także pan Jakub Wiech, redaktor naczelny Energetyka24.pl, ekspert, dziennikarz do spraw gospodarczych. Dzień dobry. Witam serdecznie. Drodzy panowie, spotykamy się dziś już ponad rok od wybuchu wojny na Ukrainie, która zmieniła świat nie tylko pod względem politycznym, społecznym, ekonomicznym, ale także pod względem klimatu. Jak w tym wszystkim, po tych zmianach, w tym kryzysie energetycznym, jaka jest pozycja, jaka jest sytuacja OZE? Najprościej rzecz ujmując, jak kryzys energetyczny zmienił podejście do OZE, do odnawialnych źródeł energii, czy w ogóle zmienił? Jak to obecnie wygląda na świecie i przede wszystkim w Polsce? Może tutaj kolejno sobie zaczniemy od pana Michała Łęskiego. Proszę Państwa, no, sytuacja, która zaistniała w zeszłym roku, no, jest bezprecedensowa, można powiedzieć, w takiej nowożytnej, nazwijmy to, historii, czyli w czasach, w których my żyjemy. Myślę, że największym jakby zmianą, czy największym skutkiem, który ja bym zidentyfikował, to jest uświadomienie sobie, że tak jak mówiło się, że kapitał nie ma narodowości, czy można by powiedzieć, że energetyka nie ma w pewien sposób narodowości, bo przecież możemy tym handlować, to jednak ten kryzys dokładnie pokazał, że jak bardzo ważne są źródła krajowe, jak bardzo jest ważna niezależność. Z mojego podwórka, czyli z podwórka odnawialnych źródeł energii, również ta energetyka rozproszona. I ja bym tutaj podkreślił rolę, co szczególnie jest widoczne z uwagi na to, że oczywiście Polska do niedawna jeszcze importowała duże ilości gazu, to w zakresie OZE myślę, że tu warto podkreślić właśnie rolę czy szansę biometanu, czy szansę tej technologii w zazielenieniu sieci gazowej. Oczywiście duże inwestycje, takie jak port w Świnoujściu, takie jak Baltic Pipe, takie jak kolejne planowane inwestycje w magazynowanie są częścią transformacji, natomiast zapotrzebowanie z pewnością dalej jest istotne, czy dalej będzie istotnie rosnąć również na gaz. I tutaj jest szansa dla biometanu i tu muszę powiedzieć, że w ten trend wpisujemy się całkiem nieźle. W ramach projektu, który aktualnie jest w Sejmie, natomiast miałem go szansę wraz z zespołem koordynować przez ostatnie 2 lata w zespole w Departamencie Odnawialnych Źródeł Energii. Właśnie proponujemy system wsparcia dla biometanu. Panie dyrektorze, za chwileczkę będziemy w kolejne pytanie. Będzie dotyczyło właśnie wszelkich regulacji prawnych, więc wiadomo, że no je trzeba dostosować. Jasne, do sytuacji. Tylko chciałem podsumować, że jakby ja widzę w tym kryzysie, który wystąpił, jakby, jeżeli można doszukiwać się pozytywów w tej tragicznej sytuacji, to właśnie to, że widzimy potrzebę większego rozwoju, większej inwestycji w źródła, które są zależne od nas. I to z pewnością na kolejne lata będzie pozytywnie procentować. Dziękuję bardzo. Pan Artur Warzocha, Tauron. Jak tutaj kryzys klimatyczny wpłynął? Co się zmieniło i przede wszystkim, jaki to ma wpływ między innymi na rynek odnawialnych źródeł energii? No ja się tutaj mogę też odwołać do tych słów, których wcześniej użył pan dyrektor, że rzeczywiście w tej strasznej tragedii, jaka spotkała Ukrainę, jest też, pojawił się pewien nowy trend myślenia, prawda, i myśmy to też przerabiali na swoim podwórku, jeżeli chodzi o grupę Tauron, no bo wybuch wojny był takim szokiem i od razu dokonywaliśmy analiz, na ile my jesteśmy w stanie zagwarantować bezpieczeństwo energetyczne
czyli po prostu regularne, nieprzerwane dostawy energii elektrycznej dla swoich odbiorców końcowych, zarówno tych, którzy są przedsiębiorcami, ale również tych, którzy po prostu korzystają na co dzień z prądu, czyli mam na myśli osoby fizyczne, odbiorców indywidualnych. To było nasze zadanie, bo przecież wiedzieliśmy, że w przypadku jakichkolwiek turbulencji no, wywołany zostanie niepokój społeczny, nie mówiąc o tym, że na gospodarkę by to miało bardzo negatywny wpływ. My oczywiście jako grupa energetyczna jesteśmy cały czas, działamy w oparciu o stabilne źródła energii, jakim dzisiaj, na dzisiaj jest węgiel. W naszym przypadku oczywiście węgiel kamienny, bo przecież dla przypomnienia Tauron to południe Polski z siedzibą spółki w województwie śląskim. Ale oczywiście trend większego zainteresowania odnawialnymi źródłami energii zarówno po stronie prywatnych przedsiębiorców, jak i również nas jako grupy energetycznej, która musiała sięgnąć rozpocząć poszukiwania w tym obszarze i wykorzystać wszelkie możliwości, które pojawiały się na rynku, też był zauważalny. No i mamy pewien sukces, dlatego że no, można powiedzieć, że te źródła energii oparte na odnawialnych źródłach no, skokowo czy kaskadowo ich przybywa, zarówno na naszym obszarze, jak i w naszym portfolio, czy w naszych zasobach. Zarówno tych opartych na słońcu, jak i na wietrze. Dla przypomnienia tylko też dodam, że my dysponujemy również energetyką wodną. To jest około 30 elektrowni wodnych, które to ze względu na specyfikę regionu, prawda? Mam tutaj na myśli głównie Dolny Śląsk, jak i Małopolskę. To są oczywiście czyste źródła, natomiast one również cały czas wymagają inwestycji i nakładów, modernizacji, napraw różnego rodzaju. I te procesy również się dzieją. Kolejnym jakby skutkiem wywołanym przez pojawienie się dużych ilości no, odnawialnych źródeł energii, zarówno tych, które produkują energię, ale również mam tutaj na myśli no, prosumentów, prawda? Cały ten segment prosumencki, czyli małe instalacje, przydomowe instalacje fotowoltaiczne, pojawił się problem magazynowania tej energii. No, wielokrotnie spotykając się w różnych konfiguracjach na różnych panelach, wysłuchiwałem takich uwag, zresztą słusznych i jak najbardziej popartych faktami, że sieć została potraktowana jako jeden globalny, wielki magazyn energii, a my wiedzieliśmy, że ta sieć ma też swoją pojemność i swoją wydolność i swoje potrzeby inwestycyjne i jeżeli myślimy o tym, żeby ta sieć funkcjonowała sprawnie, to znaczy, żeby do każdego klienta końcowego docierała energia zgodnie z podpisaną umową czy zakontraktowana energia, no to musimy cały czas również myśleć o tym, żeby tę sieć modernizować, a przy okazji znaleźć sposób na magazynowanie energii. I to zarówno w tym wymiarze wielkoskalowym, jak i również w warunkach nawet przydomowych, czyli przy instalacji prosumenckiej takie magazyny energii musiały się pojawić. Jaka jest dynamika tych procesów, to może najlepiej świadczyć taki fakt, że pierwszy raz o magazynowaniu energii w warunkach przydomowych zaczęto mówić w listopadzie 2021 roku, jeszcze przed wybuchem wojny, kiedy zaczęły się pierwsze jakieś takie turbulencje związane z dostawami gazu i z manipulowaniem cenami gazu po stronie Rosji, która przygotowywała się dzisiaj, to wiemy, do agresji. No dzisiaj mamy już, można powiedzieć, mocno zaawansowany program dopłat do przydomowych magazynów energii, czyli uczymy się, wyciągamy wnioski z sytuacji globalnej, która nas bezpośrednio również dotyka. Mm-hmm. Pan Szymon Kowalski, pan zapatruje się na tę sytuację. Tak jest, na pewno to, co się wydarzyło naszą wschodnią granicą, zadziałało otrzeźwiająco dla wszystkich. To był taki zimny prysznic, nie tylko w Polsce, ale w całej Unii Europejskiej. Tak? Wszyscy gremialnie stwierdzili, musimy się transformować. Paliwa kopalne są fajne, są stabilne, oczywiście mają swoje zalety, natomiast my ich nie mamy wystarczająco w Europie. Doświadczyliśmy tego nie tylko my, ale nasi zachodni sąsiedzi, w zasadzie cała Europa. Mhm. Ceny wystrzeliły do góry, zarówno surowców, przy okazji energii elektrycznej również, dlatego widzimy, że był taki zimny prysznic. Jeżeli chodzi o Europę, jeżeli chodzi o polskie podwórko, również nagle okazało się, nie ma gazu, nie ma węgla,
czymś musimy tą transformację, czymś musimy tą energię dla odbiorców zapewnić. Mhm. No i nastąpił taki zwrot w stronę odnawialnych źródeł energii. Czy on jest taki, bym powiedział, całkowity? Też nie, tak? No widzimy, obserwujemy, że on jest taki częściowy, jeszcze trochę taki niedoskonały, ale jest i to jest bardzo pozytywne. Zaczynamy dostrzegać rolę odnawialnych źródeł w systemie, źródła, tak jak choćby źródła wiatrowe, które są dzisiaj narzędziem, głównym narzędziem transformacji, ponieważ są najbardziej efektywne, są stosunkowo najtańsze, mówię, w porównaniu do wytwarzania na megawattogodzinę. Mhm. W związku z tym została zliberalizowana ustawa choćby 10H, nie zniesiona, zliberalizowana, to był krok w bardzo dobrą stronę. Natomiast jest jeszcze wiele rzeczy do zrobienia, żeby ten rynek odnawialnych źródeł energii uwolnić. I do tego przejdziemy w kolejnej części naszej dyskusji. I pan Jakub Wiech, jak pan się zapatruje na tę sytuację? Wojna na Ukrainie, kryzys energetyczny i OZE. Mówimy tutaj właśnie o źródłach odnawialnych i warto zaznaczyć, że kiedy rozpoczęła się ta pełnoformatowa rosyjska agresja na Ukrainę, to wielu analityków spodziewało się, że to, co zaobserwujemy za chwilę na rynku energii, to będzie jakiś powrót do paliw kopalnych albo zatrzymanie transformacji w kierunku bezemisyjności, bo mieliśmy wrócić do węgla ze względu na to, że brakło gazu w Europie. Natomiast stało się coś zupełnie innego. Oczywiście oddano do użytku parę zapasowych elektrowni węglowych, ale jednak to, co obserwowaliśmy w Europie i w ogóle na świecie, to jest gigantyczny przyrost mocy odnawialnych. To w stronę OZE poszliśmy jako świat. W ubiegłym roku wpięliśmy do systemu około 300 gigawatów nowych mocy w źródłach odnawialnych. To jest wzrost około 10% w stosunku do roku poprzedniego. I wiele wskazuje na to, że ten wzrost to jest tylko początek takiego kaskadowego skoku w kierunku wzmocnienia tego parku źródeł odnawialnych na całym świecie. Zwłaszcza, że w zeszłym roku operatorzy źródeł odnawialnych zarabiali bardzo dobrze, bo cenę na rynku europejskim na przykład ustalała jednostka najdroższa, czyli wtedy to były jednostki gazowe. Natomiast operatorzy źródeł odnawialnych mają bardzo niskie koszty produkcji energii, ale sprzedawali ją po bardzo wysokiej cenie, ustalanej właśnie przez jednostki gazowe, tak mówiąc skrótowo. Natomiast generalnie widzimy jednoznaczny trend. Trend w kierunku kształtowania całego rynku, w zasadzie wszystkich najbardziej rozwiniętych gospodarek świata, bo to nie mówimy tylko o Europie, ale też o Chinach, które są liderem, jeżeli chodzi o oddawanie nowych mocy do użytku. Mówimy też o Stanach Zjednoczonych, gdzie ostatnio pojawił się pakiet, który można nazwać tak tu proporcją gardę, amerykańskim Fit for 55, mowa o IRA, czyli Inflation Reduction Act, który ma bardzo solidny komponent klimatyczny. I w tych wszystkich gospodarkach nacisk na OZE jest pierwszorzędny, jeżeli chodzi o transformację. To właśnie źródła odnawialne przerastają najszybciej, mają najlepsze warunki, jeżeli chodzi o rozwój i cieszą się w bardzo dużym uznaniem inwestorów. Więc to, co obserwujemy już teraz, a co będziemy obserwować jeszcze przez następne lata, to będzie gigantyczny przyrost tych właśnie mocy. I tu pojawiają się pewne problemy, to takie jak zostały tutaj zasygnalizowane, na przykład z siecią, którą trzeba zupełnie zmienić, żeby była pojemna, ale też żeby jakby wdrożyć te stochastycznie działające moce. Natomiast to są już problemy, które wynikają z modelu tej transformacji, ale w jej drodze to właśnie OZE będą odgrywały pierwszorzędną rolę. No właśnie, bo tutaj no OZE to nie jest jakaś nowość, to już jest z nami od wielu lat, to odnawialne źródła energii, pójście energetyki w tę stronę, ale właśnie to gdzieś tam ja mam takie wrażenie, że w pewnym momencie to była gdzieś tam jakaś któraś noga całego systemu energetycznego, a w czasie wybuchu wojny na Ukrainie i której efektem był kryzys energetyczny, jeszcze w czasie zimy, gdzie jakby to zapotrzebowanie na energię jest po prostu duże, no to nagle świat się obudził i takie, gdzie tu szukać no, tego zwiększenia mocy. OZE okazały się dobrym rozwiązaniem w tej sytuacji, ale właśnie, żeby to dobrze działało i sprawnie, potrzebne i przede wszystkim legalnie, potrzebne są odpowiednie regulacje prawne. I teraz przede wszystkim pytanie do pana dyrektora, jak tutaj wy nadążacie w waszym resorcie za tymi zmianami? Jakie są te regulacje prawne dotyczące OZE w tej chwili najnowsze? Kto na tym najwięcej zyskuje, a kto być może traci? Oj, to bardzo szerokie pytanie, pani redaktor zadała. Jakie są zmiany w OZE? Jest ich bardzo dużo. W ogóle w energetyce jest przez ostatnie dwa lata bardzo dużo zmian. Z jednej strony to oczywiście reakcja na ten kryzys, który wystąpił. To były ustawy, nad którymi bardzo intensywnie pracowano w ministerstwie. Ale też nie należy zapominać, że jakby w dużej mierze energetyka w Europie, to są przepisy, które wynikają z dyrektyw i z rozporządzeń. W tej chwili już na ukończeniu są prace wdrażające dyrektywę rynkową, tak zwaną elektryczną,
czy również wdrożeniowe dyrektywy OZE, czy RED II tak naprawdę, jak ją się określa, za którą właśnie odpowiada departament, który reprezentuje. Więc należy na to zwrócić uwagę, że nadążamy, czy też podążamy za tymi trendami, które są gdzieś wynegocjowane przez nas wszystkich w Brukseli i na tym wspólnym forum. Jeżeli chodzi o zmiany, które myślę, że warto odnotować, które już mają miejsce, to a propos tutaj słów pana prezesa o magazynowaniu energii, to wydaje się mała zmiana, ale jednak istotna dla rozwoju właśnie prosumenckiego. W zeszłym roku została przeprowadzona na przełomie tego roku, gdzie moc zainstalowana instalacji i magazynu nie jest już sumowana. To znaczy, innymi słowy, są większe możliwości przyłączenia magazynu do sieci na tych warunkach, czy w tych warunkach przyłączeniowych, które już mamy. Więc to powinno wpłynąć bardzo pozytywnie razem z programem Mój Prąd, który również obejmuje magazyn sieci. To powinno wpłynąć pozytywnie zarówno na jakby możliwość akumulacji własnej energii wytworzonej, jak i też na stabilność w pewnych obszarach sieci, z czym się zmagają operatorzy właśnie, gdzie jest dużo prosumentów przyłączonych, duża liczba. Jeżeli chodzi o projekt wdrożeniowy dyrektywy RED II, to myślę, że takim bardzo też małym przepisem, ale mogącym też dużo odróżnić, to jest chociażby zwiększenie mocy, od której wymagane będzie pozwolenie na budowę. Nie 50 kW, tylko 150. Wspomniałem już o tym, że przygotowaliśmy i procedujemy system wsparcia dla biometanu. To właśnie odpowiedź na to, żeby zazielenić sieć, żeby tego zielonego gazu w sieci dystrybucyjnej było więcej. Tego wytworzonego u nas w kraju z krajowych substratów, czyli tych produktów, które mamy, które też jakby wspomagają gospodarkę o obiegu zamkniętym, to są te dobre przykłady, które już niedługo będzie szansa widzieć ich efekty poprzez kolejne inwestycje. Została tutaj wspomniana liberalizacja ustawy odległościowej. Mhm. Rzeczywiście również jakby zespół tutaj Departamentu OZE, czy szerzej Ministerstwa Klimatu i wcześniej Ministerstwa Rozwoju, bo to był taki projekt, który został później przez ministra klimatu, przez panią minister jakby do, można powiedzieć, przejęty, czy też sfinalizowany. To jest rzeczywiście krok w dobrą stronę. To jest... Należy pamiętać, że w ramach tego projektu, no oczywiście wszyscy patrzą głównie na regułę odległościową, natomiast tam też są przepisy takie wzmacniające bezpieczeństwo odległości od linii, czy też certyfikacji. To są takie przepisy, które racjonalizują i wspomagają również energetykę wiatrową. Oczywiście zobaczymy, jak przyszłość pokaże, w którym kierunku dalej pójdzie ten rozwój, natomiast to trzeba odnotować. Inną sprawą, którą również myślę, że warto na to spojrzeć, bo ona może umknąć, że zwiększamy również spodziewaną moc morskiej energetyki wiatrowej. To znaczy zwiększamy do 18 gigawatów ten nasz plan, który jest określony również w polityce energetycznej, czyli w jej projekcie najnowszym. To bardzo stabilne źródło energii, które no niedługo na polskim Bałtyku również zostanie wybudowane i będzie zasilać polski system elektroenergetyczny. Więc myślę, że tych zmian jest naprawdę wiele. Można jakby tutaj mówić o szczegółach, ale to tylko tak dla uzmysłowienia. Nowelizacja ustawy OZE ma ponad 120 stron. To jest największa nowelizacja od powstania ustawy OZE tak naprawdę. Więc podobnie obszerna jest zmiana prawa energetycznego. Więc rzeczywiście wdrożenie obu dyrektyw elektrycznej i OZE, no to jest duża zmiana na rynku, które
Pewnie jeszcze nie jedna debata się odbędzie na ten temat, na temat szczegółów tych, tych ustaw, ale myślę, że te części, o których wspomniałem, to są takie kamienie milowe, które będziemy mogli obserwować w następnych latach. Jak panowie oceniają te zmiany, te propozycje, między innymi resortu klimatu, czy to jest wystarczające, czy za mało? Co tutaj ewentualnie można by było jeszcze zmienić? Pan Szymon Kowalski, pan tak już się wyrywa do dyskusji, więc zachęcam. Dla nas, tak jest, to są dla nas bardzo ważne rzeczy, które się dzisiaj dzieją w legislacji. Tutaj pan dyrektor mówi dużo stron, 120, niestety od ilości stron, ilości mocy nam niestety nie przybędzie w systemie, ponieważ zmiany są, one idą w dobrym kierunku, jednak nie są wystarczające. Spójrzmy choćby na liberalizację ustawy 10H. To jest liberalizacja. Chyba 3 czy 4 lata uzgadnialiśmy z poszczególnymi ministerstwami. Były szerokie konsultacje społeczne. Uzgodnione zostało 500 metrów. 500 metrów, które pozwoli bardzo, bardzo dynamicznie przyspieszyć budowę elektrowni wiatrowych. Około 10 gigawatów mocy, czyli praktycznie moglibyśmy do 2030 roku podwoić ilość wiatraków, którą mamy dzisiaj. Te 200 metrów, jak niektórzy twierdzili, co to jest 200 metrów? Te 200 metrów spowodowało, że około 60% z tych 10 gigawatów nie zostanie wybudowane do roku 2030. Także z 10 gigawatów na przestrzeni, które moglibyśmy mieć przez najbliższe 7 lat, będziemy mieli 4. Czyli idzie to w dobrą stronę, to jest najlepszy przykład, ale zbyt wolno. Tutaj naszym zdaniem potrzeba takich radykalnych trochę kroków. Tą transformację musimy przyspieszyć, żeby tego OZE w systemie było jak najwięcej, żebyśmy mogli jak w największym stopniu pokryć to zapotrzebowanie. Kolejne zmiany to są choćby wspomniane przez pana dyrektora kwestie cable pooling, to są kwestie linii bezpośredniej. To wszystko idzie i bardzo się cieszymy. Idzie cały czas w dobrą stronę, ale to jest niewystarczające. Choćby linia bezpośrednia, choćby mówimy o tym, że dajmy odbiorcom też zadbać trochę o to swoje bezpieczeństwo, tak? Bo linia bezpośrednia to jest nic innego jak budowa źródła w pobliżu bądź połączenie źródła linią bezpośrednią wytwórcy i odbiorcy. Odbiorca może też partycypować w tym swoim bezpieczeństwie. Otwórzmy w pełni tą instytucję. Nowelizacja, która jest przygotowana, ona otwiera ją tylko częściowo. To jest, powiedzmy, to jest znowuż otwarcie o kilkanaście, może kilkadziesiąt procent mocy, którą moglibyśmy uzyskać, gdyby te przepisy były w pełni zliberalizowane. Kolejna kwestia cable pooling. To jest cable pooling, czyli korzystanie z jednego przyłącza przez różne źródła wytwórcze, na przykład elektrownie wiatrowe, elektrownie fotowoltaiczne. Te źródła mogą współkorzystać z jednego przyłącza, dlatego że one pracują w różnych okresach roku. Wiatr pracuje bardziej jesienią i zimą, fotowoltaika i w nocy, wieczorem, fotowoltaika pracuje wiosną, latem, w dzień. Dlatego dajmy możliwość też decydowania inwestorom, czy oni chcą też momentami ograniczać te źródła. Otwórzmy to w pełni, chociaż te przepisy, które są jakby nowelizowane, one zmierzają w dobrym kierunku. Natomiast jest szereg rzeczy, które można naprawić, nie zmieniając przepisów. Mhm. Kwestia dzisiaj tak naprawdę dla nas najtrudniejsza to jest przyłączenie odnawialnych źródeł do sieci. Sieć jest, mówiąc wprost, niewydolna, niedoinwestowana, sieć trzeba zmodernizować, ona dzisiaj praktycznie nie przyjmie, przynajmniej na papierze, nie przyjmie nic więcej, ale proste czynności, uelastycznienie trochę ze strony operatorów sieci, uelastycznienie tych warunków przyłączeniowych, sposób oceny pewnych parametrów sieciowych, już nie będę się zagłębiał w szczegóły, może umożliwić nam wprowadzenie do sieci kolejnych gigawatów czy terawatogodzin energii odnawialnej. Także legislacja jedno, ona jest bardzo ważna, bo ja mówię, po pierwsze nie szkodzić, tak? Czyli nie budujmy przepisów, które szkodzą, jak ta sławetna ustawa 10H, która na 6 lat zablokowała całkowicie rozwój energetyki wiatrowej. A jak już tworzymy przepisy, to twórzmy je użyteczne. Ale nie zawsze cały problem tkwi w przepisach. To są też kwestie jakby podejścia interpretacyjne, jak choćby właśnie kwestia przyłączania źródeł do sieci. Do tego też przejdziemy w dalszej części naszej dyskusji. Pan Jakub Wiech, jak pan tutaj ocenia regulacje prawne, które istnieją w Polsce? To może tak spojrzę na podstawę, którą powinna być polityka energetyczna Polski do 2040 roku. No i tutaj, biorąc pod uwagę, że ten dokument jest uważany za taką mapę drogową dla naszego rozwoju energetycznego, no trzeba mieć pewne zastrzeżenia. To znaczy przede wszystkim ten dokument jest już nieaktualny. On był nieaktualny w chwili przyjmowania, teraz też jest nieaktualny. Aktualizacja gdzieś tam utknęła tak naprawdę. I to jest coś, co powinniśmy naprawić bardzo szybko, bo jeżeli spojrzymy na te zmiany, które są wprowadzane, są oczywiście, tak jak przedmówcy wspomnieli, bardzo, bardzo potrzebne, idą
w dobrym kierunku. Natomiast moim zdaniem polskiej energetyce bardzo brakuje takiej długofalowej, ponadpartyjnej, konsekwentnej realizowanej polityki. Żebyśmy nie wpadali na mielizny, które powodują to, że nie przyrastają nam na przykład dostatecznie szybko odpowiednie moce i ryzykujemy tym, czym ryzykujemy teraz już za kilka lat, czyli luką generacyjną, luką wytwórczą, po prostu niedostatecznie istotnym parkiem jednostek wytwórczych względem naszego zapotrzebowania na energię elektryczną. Według szacunków resortu klimatu i środowiska to zdaje się po 2030 roku nawet do 11 gigawatów ta luka generacyjna w czarnym scenariuszu może sięgnąć. I to jest coś, co powinniśmy starać się maksymalnie kompleksowo uniknąć. Pewne działania są podejmowane, jak na przykład negocjacje z Unią Europejską w sprawie rynku mocy, czyli takiego, powiedzmy krótko, mechanizmu wsparcia, który do 2025 roku dopuszcza wspieranie jednostek węglowych, ale tutaj toczą się rozmowy, czy właśnie nie przesunąć trochę tej daty, toczą się walki o rok 2028, to by nam pomogło nieco kupić sobie troszeczkę czasu, jeżeli chodzi o transformację polskiej energetyki. Natomiast to, że podejmujemy takie próby, wynika między innymi właśnie z tego, że przez ostatnie 30 lat polska energetyka się nie zmieniała. Cały czas mieliśmy monokulturę węglową, która była bardzo oporna na jakiekolwiek próby transformacji i teraz ponosimy za to konsekwencje. Niestety jedną z konsekwencji jest chociażby wysoka intensywność emisji w Polsce wynosząca około 750 gramów dwutlenku węgla na kilowatogodzinę. To jest 3 razy więcej niż średnia unijna i my za to płacimy. I teraz w naszym najlepszym interesie jest jak najszybciej to zmienić i budować źródeł odnawialnych, też energetyki jądrowej, czy systemów efektywności energetycznej. To są kroki właśnie w tym kierunku. Natomiast trzeba to jakoś synchronizować, zespolić i przede wszystkim zabezpieczyć, żebyśmy nie ryzykowali jakimiś nagłymi zmianami, przesterowywaniem tego systemu, czy spowalnianiem transformacji w miarę jakichś zawirowań politycznych. Potrzeba nam po prostu tego, czego najbardziej nam potrzeba w energetyce, to jest konsekwencja. I takie twory jak polityka energetyczna Polski powinny być właśnie pewnego rodzaju gwarantami tej konsekwencji. No, tak się niestety na razie nie dzieje. Pan Artur Warzocha, jak pan to widzi? Czy te regulacje prawne, które są wystarczające, zmierza to w dobrym kierunku? Co tu jeszcze można by było poprawić, żeby usprawnić cały system? Ja za dobrą monetę przyjmuję wszystko to, co powiedział pan dyrektor, dlatego że on jest też częścią procesu, że ministerstwo, które reprezentuje, jest też bierze udział w procesie legislacyjnym i skoro się takie nawet, powiedzmy, przypuszczenia czy nieśmiałe zapowiedzi pojawiają, no to ja je przyjmuję, że one gdzieś w jakimś w krótkim etapie się zmaterializują. I to jest na pewno dobre. Ale powiem tak, no ja akurat reprezentuję podmiot, który z jednej strony dostarcza klientom energię elektryczną, produkowaną energię elektryczną, ale też z drugiej strony w ramach tego podmiotu, w ramach tej grupy funkcjonuje spółka, która ma charakter czysto inwestycyjny, która działa w obszarze OZE. Zresztą nie jedna spółka w grupie Tauron się tym zajmuje i też wiem, jakiej natury problemy wynikają w całym cyklu tego procesu inwestycyjnego i jakie bariery trzeba pokonać, bo to jest na bieżąco przez inwestora, czyli przez spółkę z grupy Tauron raportowane. I oczywiście ja bym do tego może dorzucił jeszcze jeden taki postulat, ale to od razu zastrzegam, nie zależy to tylko i wyłącznie od Ministerstwa Klimatu, no, może proponować pewne rozwiązania, żeby pewne procedury związane z uzgodnieniami się, być może jest jakiś sposób, żeby skrócić, bo jeżeli my dzisiaj na przykład przystępujemy do drugiego etapu budowy największej farmy fotowoltaicznej w Polsce, która będzie miała 100 mega, mam na myśli projekt Mysłowice-Dziećkowice, bo pierwszy etap już jest praktycznie zakończony. I my wiemy, że dzisiaj przystępując, a mamy mniej więcej połowę roku, jesteśmy w stanie ten rok zamknąć pozwoleniem na budowę. Oczywiście, jeżeli będziemy działać na zasadzie wszystkie ręce na pokład i spółki, które biorą udział w tym procesie, łącznie z całym obszarem administracji publicznej, rządowej i samorządowej, będą się mocno starać, żeby to uzyskać. To jest warunek, więc proszę zobaczyć, jak to długo trwa i my nie jesteśmy słabym partnerem, to znaczy słabym na rynku partnerem. Nie jesteśmy spółką, która postanowiła zainwestować w odnawialne źródła energii, postawić farmę, tylko my to robimy naprawdę na co dzień, więc wszelkie ścieżki, procedury, wszelkiego rodzaju kompetencje
znaczy przerobiliśmy te ścieżki i procedury, posiadamy odpowiednie kompetencje i kwalifikacje i know-how i doświadczenia, a mimo to ten proces tak wygląda. Ale muszę wziąć w obronę Ministerstwo Klimatu tutaj, dlatego że i w ogóle chyba tutaj trzeba spojrzeć na ten problem globalnie, dlatego że oprócz problemów natury stricte energetycznej, tych związanych zarówno z tym, co dzieje się u nas w Polsce, ale również w całym otoczeniu. I nie chodzi mi tylko o otoczenie biznesowe, tylko mam na myśli układ, w którym funkcjonujemy, czyli Unię Europejską. I pewne, ale biorąc pod uwagę również pewne problemy związane już czysto z polityką społeczną, trzeba do tego podejść w sposób chłodny i zrównoważony. Ideałem oczywiście, ja tutaj panów doskonale rozumiem, byłoby tak, żebyśmy dzisiaj na przykład zyskali narzędzia prawne i możliwości, żeby, nie wiem, strzelam, podwoić, potroić poziom tych inwestycji w odnawialne źródła energii i to byłoby coś, co by nas wszystkich na pewno bardzo cieszyło, chociaż cały czas w tyle głowy trzeba mieć, że my musimy posiadać stabilne źródło energii i to będzie nic, to nie może być nic innego na dzisiaj, tylko atom, prawda? Czyli duże reaktory jądrowe, ewentualnie wspierane przez SMR-y i MMR-y, ale to jest, jak wiadomo, jeszcze faza taka, która jeszcze nie zafunkcjonowała, ale być może my będziemy mieli też taką możliwość być pionierami w tym zakresie jako państwo, dlatego że podpisaliśmy stosowne umowy i zamierzamy to je realizować. Więc natomiast są innego rodzaju problemy i proszę uwierzyć, państwo to doskonale też wiedzą, że my funkcjonujemy jako Grupa Tauron w bardzo specyficznym otoczeniu, w bardzo specyficznym środowisku. To jest 700 lat historii wydobycia węgla kamiennego i ileś generacji, prawda, do tyłu, które się z tego żyły, z tego utrzymywały, które nie znają innego sposobu na to, żeby żyć, żeby pracować, zarabiać na życie. No, druga sprawa, która nas też bezpośrednio, mojej grupy nie dotyka, ale nas wszystkich jako społeczeństwo, czyli to sławne 7% wyprodukowanej energii elektrycznej przez elektrownię Turów, z pokładów kopalni Turów koło Bogatyni czy w Bogatyni. No to jest też, proszę państwa, pewien proces społeczny, który trzeba mieć cały czas, czy potrzeby społeczne, które trzeba też mieć na uwadze. I dzisiaj, nie mając atomu, posiadając produkcję energii elektrycznej w oparciu o węgiel kamienny i brunatny, uzupełniane odnawialnymi źródłami energii, gdybyśmy dzisiaj nawet za rok się tutaj spotkali i powiedzieliśmy, że o 100% OZE zostało zwiększone jako moc wytwarzania, nie bylibyśmy z tym wszystkim, nie czulibyśmy się z tym wszystkim pewnie, dlatego że jedynym sposobem na to w naszych realiach, w naszych warunkach tu w Polsce to jest posiadanie stabilnego źródła energii uzupełnianego o odnawialne źródła. Mhm. To właśnie to, co też pan Jakub na to zwrócił uwagę, że bazujemy na tym węglu i to jest nie tylko tyle, że źródło energii, ale też duża część takiej sfery społecznej. To jest są gigantyczne miejsca pracy, są regiony, które tak naprawdę wyłącznie z tego żyją. Teraz jak tu się zamienić, jak zachęcać w ogóle Polaków generalnie i zwykłego Kowalskiego i przedsiębiorców i większe firmy? To ja tylko wtrącę, bo ilu mamy energetyków jądrowych dzisiaj wykształconych? No i kiedy zaczniemy kształcić? No, całe szczęście Ministerstwo Edukacji i Nauki podpisało takie memorandum z 6 uczelniami technicznymi w Polsce. I od tego roku rusza nabór na kierunek energetyka jądrowa. No to jest 5 lat przygotowania i pewnie też zdobywania doświadczeń i wypracowywania odpowiednich, nie wiem, modeli kształcenia, nie mówię o programach i tak dalej. W naszej grupie Tauron ja wiem o tym, że pracuje jeden energetyk jądrowy. Tak się akurat złożyło, że to jest obywatel Ukrainy, polskiego pochodzenia, który znalazł miejsce w naszej grupie energetycznej, no ale my na tej jednej osobie nie oprzemy, prawda, nawet programu SMR-owego, jeżeli będziemy go realizować w kooperacji z innymi grupami. Więc to jest problem dużo jeszcze szerszy, niż by się wydawało. Mówię, tak się skupiamy tylko na tej energetyce, ale to jest znacznie... Jeszcze pan chciał tak coś dodać. Mamy szczęście, że na energetyka jądrowa jeszcze za parę lat, więc dążymy wykształcić. Natomiast jest inny sektor, a mianowicie wrócę do przedmiotu debaty, czyli sektor odnawialnych źródeł, który potrzebuje dzisiaj gigantycznej ilości miejsc pracy.
to są docelowo, to jest zarówno morska energetyka wiatrowa, jak i energetyka transzorowa, potrzebuje kilkudziesięciu tysięcy miejsc pracy, które mogą być zapewnione właśnie poprzez taką transformację, czyli jak my to mówimy, tego górnika z podziemi można wyciągnąć na wiatrak, bo to są ludzie, którzy mają idealne predyspozycje, to są ludzie silni fizycznie, to są dobrze wykształceni, bo to są często i mechanicy, i elektrycy, i oni świetnie mogą sprawdzić się choćby w pracy serwisanta czy montera turbin. I to jest praca, która niekoniecznie zawsze musi powodować to przesiedlenie, tak? No bo pierwsza obawa jest, a bo ja się będę musiał nad morze, tak? Nad morze. Musiał... Nie zawsze. Praca choćby tego serwisanta czy montera, to jest trochę taka praca jak osób na platformach wiertniczych. Oni wyjeżdżają na kilka tygodni. Najczęściej w przypadku energetyki wiatrowej to są takie tryby zmianowe. 2 tygodnie w domu, 2 tygodnie na wyjeździe. 2 tygodnie w domu, 2 tygodnie na wyjeździe. Ja nie mówię, że to jest łatwe, tak? Natomiast praca górnika też nie jest łatwa. To jest praca i niebezpieczna, i w trudnych warunkach, często powodująca choroby zawodowe, tak? Jakieś pylice, nie pylice, to są trudne rzeczy. W związku z tym my już dzisiaj od paru lat i też wspólnie razem z władzami województwa śląskiego staramy się jakby propagować tą ideę właśnie zmiany tej transformacji i znalezienia miejsc pracy dla tych ludzi z górnictwa właśnie na wiatrakach. I to jest naprawdę świetne, świetne. A jest zainteresowanie w ogóle? Czy to jest taka faza przekonywania? Dzisiaj myślę, to jest jeszcze trochę taka faza przekonywania. Dlatego, że no powiedzmy sobie wprost, dzisiaj w górnictwie są miejsca pracy. Nie brakuje miejsc pracy w górnictwie, w związku z tym to zachęcić... To jest dobrze płatna praca. Tak, no ale no... Czy dobrze nie jest płatna, źle płatna, zależy na jakich stanowiskach. Powyżej średniej krajowej. Na pewno praca na turbinach wiatrowych jest mocno konkurencyjna, jeżeli chodzi o płace. Tak? To tutaj mogę jakby powiedzieć wprost, tak? Dlatego jakby my zaczynamy też tą edukację, informowanie, próbujemy też jako stowarzyszenie, mamy też swój zespół wewnętrzny do spraw transformacji, bo dla nas to jest bardzo ważny element, nie tylko na Śląsku, bo tych regionów jest więcej. To jest Konin, to jest okolice Bełchatowa, to jest Dolny Śląsk, to za chwilę będzie województwo lubelskie, także tych regionów jest więcej i ta edukacja musi być prowadzona. Więc no mam nadzieję, że następne lata to będzie właśnie taki okres, gdzie tych... Ja zapraszam, bo Grupa Tauron właśnie otwiera Centrum Kompetencji, gdzie zamierzamy również dawać nowe kwalifikacje pracownikom, którzy będą odchodzili od górnictwa i od wytwarzania w oparciu o węgiel kamienny. Na pewno będą również zyskiwali kompetencje w ramach OZE. I to jest świetny pomysł. To takie, otwarcie takiego centrum na Śląsku postulujemy od mniej więcej 2019 roku, także cieszę się, że ktoś podjął rękawice, bo to jest nie tylko wiatraki, bo to jest też fotowoltaika, właśnie. To są inne obszary odnawialnych źródeł energii. To jest jedna rzecz, ale sam Tauron będzie potrzebował pracowników choćby w dystrybucji, którzy rozumieją, jak pracują źródła OZE, jak się zarządza tymi źródłami OZE, bo tutaj też, nie chcę się wypowiadać za pana prezesa, ale jestem w stanie sobie wyobrazić, są pewne braki, dlatego też tych ludzi trzeba kształcić. Nie tylko na tych serwisantów turbin, powiedzmy, wiatrowych czy monterów, ale też osoby choćby w dystrybucji, żeby też bardziej świadomie przyłączały choćby te źródła do sieci. No właśnie, jak zachęcać Polaków do inwestowania w OZE, do kształcenia się w kierunku OZE, do nawet przekwalifikowywania się, jak tutaj rozwijało się w naszej debacie w tym zakresie. Jak to zrobić? Jak przekonywać, czy w ogóle trzeba przekonywać Polaków do inwestowania w OZE, do niebania się tych źródeł energii i tych inwestycji i nawet rozwoju własnego w tym kierunku? Pan Jakub Wiech. Myślę, że nie trzeba specjalnie już przekonywać. To znaczy, najlepszym dowodem, że Polacy są przekonani do źródeł odnawialnych, jest fakt, że na co piątym polskim domu jest panel fotowoltaiczny i mamy 1 000 000 prosumentów. I to się stało w zasadzie w ciągu ostatnich kilku lat od momentu uruchomienia programu Mój Prąd. Więc Polacy są przekonani, bo połączyli już źródła odnawialne z niszczą ceną energii. I myślę, że w ciągu ostatnich kilkunastu miesięcy, w związku z kryzysem energetycznym, który wynika z rozpętanej przez Rosję wojny,
wojny. Myśmy przeszli takie doświadczenie formujące, porównujące, jakby możliwe do porównania do tego, co świat zachodni przeszedł w latach 70. Tam wtedy, 50 lat temu, też był wielki kryzys energetyczny związany z wstrzymaniem dostaw ropy do takich państw jak Stany Zjednoczone czy zachodnia Europa. I wtedy zaczęto tam na poważnie myśleć o transformacji energetycznej. Wykształciła się taka świadomość energetyczna. Zrozumiano, że energia jest towarem, którego może braknąć. I on podlega takim samym prawom ekonomii, jak każdy inny towar. I rozpoczęło się też myślenie o transformacji energetycznej w kierunku odejścia od paliw kopalnych na rzecz innych źródeł energii, które są bezpieczniejsze chociażby przez pryzmat tych zależności importowych. I my jako Polska coś takiego przechodzimy teraz, po tym ostatnim kryzysie energetycznym, gdzie też Polacy na przykład zaczęli sprawdzać swoje własne zużycie energii, co wynikało z ustalonych poziomów zużycia, co do których jest mrożona cena na odpowiednim pułapie. I to się dopiero teraz wykluwa, ta nasza świadomość, ale myślę, że w dłuższej perspektywie będzie nas to pchało coraz mocniej w kierunku przechodzenia właśnie na takie alternatywy, na taką alternatywę dla obecnie stosowanych paliw kopalnych, w którą będą właśnie źródła odnawialne. Mm-hmm. One są już w tym momencie w zasięgu, powiedzmy, ekonomicznym wielu Polaków. Tanieją z roku na rok. To są też atrakcyjne mechanizmy wsparcia, takie jak właśnie chociażby wspomniany Mój Prąd, czy też Czyste Powietrze, które jeszcze bardziej podnoszą konkurencyjność tych rozwiązań. Do tego dochodzi presja ustawodawstwa unijnego, które będzie wymuszać na przykład zmiany w zakresie budownictwa czy właśnie zasilania domów odpowiednimi technologiami. Więc to się wszystko przełoży na to, że ta taka kula śniegowa, która się powoli rozpędza w Polsce, ona będzie się toczyła tylko szybciej i będzie coraz większa, jeszcze odnosząc się do górników i do transformacji w tym zakresie. Górników w Polsce jest mniej niż 80 tysięcy już w tym momencie, więc to też nie jest ta skala, którą jeszcze z początku lat 90. pamiętamy, kiedy było ich kilkaset tysięcy. Ale przemysł okołogórniczy jest. Oczywiście, to też trzeba też tak brać pod uwagę. Natomiast górnicy jak najbardziej zasługują, jak każdy, na sprawiedliwą transformację. I to się dzieje powoli. Znaczy, jeżeli spojrzymy na przykład na Dolny Śląsk, to tam są lokowane zakłady, które mają służyć nowemu przemysłowi. Takie jak chociażby ostatnia inwestycja Intela, czy zakłady produkujące komponenty do samochodów elektrycznych, do pojazdów elektrycznych, w ogóle do elektromobilności. Buduje się w Polsce fabryki magazynów energii. To są wszystko miejsca pracy, gdzie, tak jak zostało tutaj wspomniane, górnicy się świetnie odnajdą, bo są wykształceni, doskonali pracownicy, którzy nie będą mieli problemu ze znalezieniem pracy. Natomiast trzeba to zrobić, że tak powiem, po ludzku, tak żeby górnicy nie czuli się jak tabelki w Excelu. Żeby to była transformacja, a nie rewolucja. Żeby to była wytłumaczona jasno transformacja, o której wiemy, że musimy ją podjąć i żeby była przeprowadzona z takim zrozumieniem. Także dla tych, którzy nie chcą się na razie przekwalifikować i uważają, że górnictwo jest... Mają do tego prawo. Natomiast trzeba im wytłumaczyć, dlaczego to się dzieje, dlaczego to będzie się działo, dlaczego nie jesteśmy w stanie tego procesu zatrzymać i jak najlepiej się odnaleźć w tych nowych realiach. Pan Szymon Kowalski, już pan zaczął, jeszcze coś może pan dodał. Generalnie się zgadzam tutaj z przedmówcą, że Polaków nie trzeba przekonywać do inwestowania. My też jakby robimy badanie opinii publicznej i wiemy, że ponad 80% Polaków jest na przykład przekonanych do energetyki wiatrowej. Więc de facto ludzi już nie trzeba przekonywać. Każdy wie, że to jest to zielona energia, jest to czysta energia. Oczywiście to jest proces pewien. Ale wiatraków w swoim sąsiedztwie nie chcą. Ale to też nie jest tak. Na dachu bloku. Ale ludzie też nie chcą drogi, nie chcą kolei. No my mamy to, nie wiem czy tylko Polacy, bo nie chciałbym nas jakoś tu specjalnie obrażać. Niemcy też sieci swoje przesyłowe z południa na północ budują już 15 lat i niespecjalnie tego widać. I też właśnie ze względu na protesty społeczne. Więc mamy w naturze, że nie chcemy czegoś mieć koło siebie, co nam zaburza, powiedzmy, naszą dotychczasową percepcję. Ale to nie znaczy, że Polacy są jakby przeciwni. Zresztą też ja chciałbym trochę odczarować. Wiatraki zdarzają się na starych zasadach, jakieś pojedyncze jednostki, które były budowane blisko zabudowań mieszkalnych, ale są pojedyncze jednostki. To nie jest nagminne, że się wiatraki budowały w sąsiedztwie, nie wiem, za płotem. Oczywiście zdarzało się, nie powinno tak być, jasno to powiedzmy, tak? Stąd ta odległość postulowana przez nas 500 metrów, to jest naprawdę daleko, to jest duża odległość i to jest odległość, która naszym zdaniem jakby wystarczy też z punktu widzenia takiego oddziaływania na lokalną społeczność. I my, szczerze mówiąc, jakby tu mówi pani, są protesty, ale my mamy w drugą stronę protesty, znamy. W gminach ludzie protestują, bo chcą, bo wiedzą, że z tym się wiąże. Niższa cena to jest jakby jedna rzecz, to jest ta nowelizacja ustawy, która wprowadziła, ale przede wszystkim podatki dla gminy.
To jest, wiatraki są budowane no nie w miastach, nie w dużych miastach. Energetyka rozproszona, energetyka zielona jest swego rodzaju taką sprawiedliwą transformacją, dlatego że nie budujemy elektrowni w jednym miejscu i ta elektrownia, że tak powiem, płaci podatki w jednym miejscu, tylko energetyka wiatrowa jest rozproszona. Turbiny są w wielu lokalizacjach, często w małych gminach, dla których przychód z tego podatku to jest na przykład połowę budżetu, tak? Dzięki temu ta gmina się może rozwijać, dzięki temu powstają jakieś miejsca dla społeczeństwa, place zabaw, tego typu wsparcie lokalne, tak? Dlatego wydaje mi się, że pomijając, bo wszędzie zdarzają się protesty, to mimo wszystko ta transformacja i budowa tej energetyki rozproszonej jest dużo bardziej sprawiedliwa społecznie. Pan Artur Warzocha. Jak zachęcać Polaków? Czy trzeba właśnie? A jeżeli trzeba, to jak? No, jesteśmy Polakami i sami dobrze chyba znamy siebie i wszyscy o sobie wiemy, że my oczywiście w takiej warstwie deklaratywnej to jest super, prawda? Fajne, zielone, nieemisyjne źródło, nie zanieczyszcza powietrza, wody, ziemi. Natomiast mam do wszystkich Państwa pytanie, czy chcielibyście mieć wiatrak w bezpośrednim sąsiedztwie, nawet 500 metrów za swoim domu, za swoim domem, czy jednak wolelibyście, żeby on 700 metrów, jeżeli przepisy tak to regulują, staną. Wydaje mi się, że jeżeli ja mogę mówić z punktu widzenia firmy, którą reprezentuję, to my przede wszystkim powinniśmy zarządzić odnawialnymi źródłami energii na tyle, na ile to jest możliwe, dlatego że po pierwsze pojawiają się sygnały o przeciążeniu sieci, po drugie pojawiają się sygnały o niesprawności czy małej wydajności źródeł odnawialnych. Mam tutaj przede wszystkim na myśli małe instalacje prosumenckie, które co prawda produkują, ale nie są wpuszczane do sieci i tak naprawdę często słyszymy te różnego rodzaju uwagi, że albo sieć jest przeciążona, albo coś jest w ogóle nie tak, dlatego że to nie działa tak, jak tego oczekiwaliśmy. Mam domy jednorodzinne, to jest powiedzmy cały czas jeszcze na tyle węższa grupa, powiedzmy, ludzi, którzy posiadają własne lokum od tych, którzy mieszkają w dużych miastach i są skomasowani, czy mieszkają w wielorodzinnym budownictwie, na wielorodzinnych osiedlach, w starych blokowiskach, w starych kamienicach, którzy również mogliby przecież skorzystać i wyprodukować prąd i takie, my myślimy o takich klientach, dlatego że raz, że oni będą mogli skorzystać właśnie z zielonej energii, a po drugie odczują to również we własnym portfelu, zatem można im zaproponować system zarządzania takimi elektrowniami, czy na zasadzie jakichś wirtualnych elektrowni, czy wirtualnych farm fotowoltaicznych zarządzanych na przykład przez taki podmiot jak Grupa Tauron. Jesteśmy w stanie taki projekt na pewno wdrożyć. Trwają prace intensywne i intensywne rozmowy na ten temat. Zobaczymy, czym się skończą. I można jeszcze Polaków zachęcić jednym, dlatego że my dzisiaj żyjemy tu i teraz i widzimy panele fotowoltaiczne, które mają określoną moc. To samo dotyczy farm wiatrowych, bez względu na to, czy one są na lądzie, czy to są offshory, ale są pewne zmienne, które mogą mieć wpływ na rozwój tych obszarów. Czyli mam tutaj generalnie na myśli postęp technologiczny, który dzisiaj nie wiemy, jaka nowinka technologiczna, jakie rozwiązanie techniczne pojawi się za rok, za dwa, które być może zwiększy moc tych urządzeń i będzie produkowało jeszcze lepiej, jeszcze bardziej efektywnie i będzie pozyskiwało tę energię nawet w niekorzystnych warunkach środowiskowych, czy klimatycznych, czy pogodowych, czy tych związanymi z porami roku. Także to jest też pewien argument, którym można zachęcać. My natomiast jako grupa energetyczna możemy zadeklarować, że my naprawdę będziemy bardzo intensywnie, już inwestujemy bardzo intensywnie modernizowanie sieci i przygotowanie tej sieci do tego, żeby w ramach tej sieci funkcjonowały odrębne źródła wytwarzania, czyli te w oparciu na węgiel,
te, które i w oparciu o OZE. To są dwa różne systemy, które w prosty sposób nie da się, jak wszyscy tutaj wiemy, pogodzić. Trzeba odpowiednio się zmodernizować i dopasować. Tylko w ostatnim zdaniu powiem kilka liczb. Rok temu wydaliśmy niecałe 2 miliardy złotych na inwestycje w sieci. W tym roku wydamy 2,5 miliarda, w przyszłym roku, to już wiemy, wydamy 3 miliardy na modernizację sieci i nowe przyłącza. Także będziemy starali się odpowiedzieć pozytywnie wszystkim tym, którzy będą chcieli podłączyć się ze swoimi OZE do naszej sieci. Na same inwestycje odnawialne 1 miliard złotych. Myślę, że to są już takie kwoty, które w tych naszych polskich warunkach robią, można się nimi chwalić. Postulat, jaki możemy mieć, no to do instytucji finansujących, żeby one, bo to są ich wewnętrzne regulacje korporacyjne czy wewnątrzkorporacyjne, żeby one zliberalizowały zasady finansowania inwestycji w OZE, nie patrząc na to, ile jeszcze w grupie jest śladu węglowego, musimy pozyskiwać na korzystnych warunkach środki na to, żeby inwestować właśnie w OZE. Panie dyrektorze, pan Michał Łęski, jak rząd, jak państwo zamierza tutaj wspierać Polaków w tej transformacji energetycznej? Przede wszystkim jak wspierać w zakresie OZE? Bo tutaj już panowie powiedzieli, jak zachęcać, a tutaj co, jakie propozycje, tutaj takie zachęty ma rząd? Ja się bardzo cieszę, że jakby przy tym pytaniu wszyscy doszliśmy do takiej konkluzji, że Polacy chcą OZE i Polacy wspierają OZE. Myślę, że czyli taka jest pozytywna energia do energii odnawialnej. To myślę, że to jest bardzo widoczne. Ten milion, już prawie 1 300 000 prosumentów o tym doskonale świadczy, gdzie jeszcze kilka lat temu statystyki, które pokazywały, no to było, zaczynaliśmy od 4 000 prosumentów. To jest skok, nie wiem, czy do księgi rekordu Guinnessa, ale pewnie w skali nawet europejskiej na pewno jeden z bardziej dynamicznych wzrostów. To właśnie program Mój Prąd, który wszyscy doskonale znają, więc to jest taki bardzo sztandarowy przykład wsparcia bezpośrednich inwestycji w odnawialne źródła energii, w fotowoltaikę. Oczywiście wspomniana tutaj, nawet bym powiedział, mająca większy potencjał termomodernizacja, czyli program Czyste Powietrze, gdzie przy okazji wymiany źródły ciepła, bardzo często na pompę ciepła, przy okazji termomodernizacji całościowej budynku również instalowane są panele fotowoltaiczne, to powoduje, że jakby to zużycie energii, czyli ta energia, która jest najtańsza, czyli ta niezużyta, zostaje w portfelu, to myślę, że to też bardzo przemawia do wyobraźni, jak bardzo możemy tutaj zaoszczędzić. Oczywiście jest to wsparte ulgą termomodernizacyjną, która również funkcjonuje. Ja bym powiedział tu też o innych rozwiązaniach, które są i projektowane i niedługo będzie można z nich skorzystać. To jest tutaj lekko wspomniany prosument wirtualny, czyli taka kategoria, gdzie no, z różnych powodów, na przykład ktoś nie chce instalować fotowoltaiki na swoim dachu, albo no, jego dach się do tego nie nadaje, czy też nie ma terenu na to, będzie mógł w cudzysłowie zostać udziałowcem instalacji fotowoltaicznej, która gdzieś w innym miejscu będzie wytwarzana, z której energia będzie wytwarzana w innym miejscu i tym samym być dalej rozliczany jako prosument. Więc to jest takie narzędzie, w którym nie musimy fizycznie inwestować w zmianę dotykającą bezpośrednio naszego domu, prawda? Bo tu też są często o to obawy. W nowelizacji ustawy dotyczącej lokalizowania elektrowni wiatrowych, którą niedawno skończyliśmy procedować w Sejmie, tam również jest mechanizm prosumenta wirtualnego, który takie same uprawnienie będzie przekładał na elektrownie wiatrowe. To znaczy te elektrownie, które będą budowane na
tych, nazwijmy to, nowych zasadach, zliberalizowanych, to również będzie się mieszkaniec danej gminy, na której ta farma wiatrowa będzie lokalizowana, będzie mógł również być prosumentem wirtualnym, czyli korzystać z części tej, nazwijmy to, energii wytworzonej z wiatraków, co również powoduje, że Polacy stają się takim aktywnym uczestnikiem rynku energii. Nie tylko mają prąd w gniazdku, w cudzysłowie, tylko zarządzają teraz swoimi systemami, doskonale zarządzają. Teraz przy okazji właśnie kolejnych wsparć interesują się coraz bardziej magazynowaniem, czy w formie magazynu takiego energii elektrycznej, powiedzmy, które no jeszcze swoje jakby rozwój tutaj rynku jeszcze swoje zrobi i ten dostępność ekonomiczna będzie lepsza, ale chociażby poprzez instalowanie jakichś bojlerów ciepła, czy właśnie takich małych magazynów ciepła na wodę użytkową, to również jest użycie tej energii, która jest wytwarzana w instalacji. Więc myślę, że tu znowu wrócę, że największym jakby benefitem tych wszystkich zmian, które widzimy, jest taka aktywna postawa osób, które chcą wziąć we własne ręce zarządzanie energią, którą mają. I tylko jeszcze w ostatnim zdaniu powiem, że część oczywiście, która już ten 1 200 000 gospodarstw domowych, które te ma, to już są osoby, które są, można powiedzieć, na rynku energii. Natomiast jest jeszcze potencjał, żeby nowe osoby, które być może do tej pory się nie interesowały, czy z obawy o procedury i tym podobne jakby urzędowe sprawy, nie podjęły tego wyzwania, no to dla tych osób w ramach Ministerstwa Klimatu powstaje Krajowy Punkt Kontaktowy do spraw OZE, który będzie w przyszłym roku uruchomiony i tam w sposób taki bardzo dostępny dla osoby, która na co dzień nie jest energetykiem, nie jest prawnikiem, nie jest urzędnikiem, który czyta przepisy, tylko w sposób właśnie bardzo taki bezpośredni dla osoby, dla odbiorów, w sposób prosty te procedury i te wszystkie wymagania będzie przedstawiał. Więc liczymy, że również to poprawi taki dostęp do informacji. Tu mówiliśmy o edukacji. No to jakby to jest, można powiedzieć, element edukacji, który mamy nadzieję, że będzie również bardzo pomocny przy inwestycjach w nowe OZE. Dziękuję bardzo. Drodzy panowie, zbliżamy się już kompletnie do końca naszej debaty i na ostatnie pytanie dosłownie na takie trzyzdaniowe odpowiedzi. Transformacja zielona, zieloną energię, w ogóle transformacja energetyczna. Przede wszystkim mam na myśli OZE. Czy to idzie w dobrym kierunku, czy nie? Pan Jakub Wiech. Tak, oczywiście to idzie w dobrym kierunku, ale też nie oszukujmy się, że nie ma rozwiązań idealnych i ta transformacja będzie powodować pewne problemy czy dolegliwości. To, jak sobie z nimi poradzimy, zależy od decyzji, które podejmujemy już teraz, na przykład decyzji inwestycyjnej w zakresie sieci elektroenergetycznych, zarówno tych przesyłowych, jak i dystrybucyjnych, ale też w zakresie na przykład technologii inteligentnych. Tutaj wiem, że akurat Tauron bardzo mocno rozwija te działania po to, żeby uelastycznić sieć, bo to jest też pewne wyzwanie, to znaczy elastyczność sieci będzie czynnikiem, który również będzie rzutował na sprawność naszej transformacji. Więc tak jak mówiłem, nie ma tutaj rozwiązań idealnych, ale idziemy w dobrym kierunku. Teraz pytanie tylko o tempo i o zakres. Pan Szymon Kowalski. Zgadzam się z przedmówcą. Kierunek jest dobry, obrany kierunek jest słuszny. Musimy iść w kierunku odnawialnych źródeł, musimy budować elektrownie wiatrowe, elektrownie fotowoltaiczne. Oczywiście tempo dzisiaj nie jest jeszcze zadowalające. Uważamy, że też jako kraj, jako naród jesteśmy w stanie to robić dużo szybciej, sprawniej. Musimy odblokować sieć, bo to jest podstawa. Bez tego tak naprawdę nie ruszymy. Ale kierunek jest słuszny. Pan Artur Warzocha. Ja też uważam, że ten proces należy ocenić pozytywnie. Oczywiście z jakimiś uwagami można by było więcej. Szybciej. Natomiast pewnie robimy w tych warunkach, w jakich się znajdujemy, to co można. My mamy też inne problemy, o których wspominałem, te związane z dystrybucją. Natomiast nasz ból głowy to jest też już przyszłość i to taka może bardziej odległa w perspektywie tych przynajmniej 10 lat. Chociaż będziemy jeszcze cały czas w procesie transformacji energetycznej. Tak patrzę tutaj kątem oka na pana redaktora Wiecha, który jest fanem elektromobilności. No, nie mówiliśmy dzisiaj o tym, ale tak to na zasadzie łyżki dziegciu
za 10 lat będziemy mieli inne potrzeby energetyczne. Być może rzeczywiście żaden dokument tego nie przewiduje, bo jeżeli dyrektywa unijna zostanie w 100% zaimplementowana na grunt Polski, to będziemy musieli się w krótkim czasie przesiąść. No, oczywiście trzeba robić wszystko, żeby ten proces mimo wszystko spowolnić, moim zdaniem. Takie jest moje zdanie. Przesiąść na samochody elektryczne i wyobraźmy sobie taką sytuację, że na przykład pan redaktor podjeżdża na stację, ja wypowiem jej nazwę, bo jest najbardziej popularna, niech to będzie stację Orlen, ale tam zamiast dystrybutorów paliwa będą słupki albo tablice z kablami do ładowania samochodów elektrycznych i naraz będzie trzeba naładować tych samochodów, strzelam, 5, 6, 7 albo 10. I samo tempo ładowania to jeszcze nie jest problem, czy to będzie trwało 15 czy 30 minut, ale dostarczenie do tego miejsca odpowiedniej ilości energii elektrycznej. I teraz pytanie do Państwa wytworzonej wszyscy z OZE. Czy ze stabilnego źródła energii, z węgla, bo za 10 lat jeszcze będziemy mieli ten węgiel, może z gazu, a może... Zmagazynowany Józef, panie prezesie. Pan prezes. Też na kontynuację dyskusji temat. Pan Michał Łęcki, czy idziemy w dobrą stronę pod względem transformacji? Zdecydowanie tutaj wszyscy przedmówcy już reprezentujący różne branże czy różne, powiedzmy, potencjalnie podejścia zgodzili się z tym. Ja również myślę, że tutaj nie ma wątpliwości co do tego. Ta liczba też dzisiaj nie padła, ale około roku 2030 będziemy się zbliżać do 50% wytwarzania energii elektrycznej z OZE. To jest bardzo dużo w stosunku do tego, gdzie jesteśmy nawet dzisiaj, gdzie byliśmy kilka lat temu. I oczywiście trzeba inwestować w odnawialne źródła energii. Tu może nie jestem do końca obiektywny jako reprezentant Departamentu Odnawialnych Źródeł Energii, ale oczywiście w niskoemisyjne źródła, również stabilne, energetyka jądrowa, również te OZE, które są stabilne, bo też nie można generalizować, że mamy tylko fotowoltaikę i tylko wiatr. Oczywiście są to źródła najbardziej popularne, największe jest z tych mocy, ale w takim wymiarze lokalnym również mamy potencjał w innych rodzajach OZE. Też a propos przyszłości nie wiemy, jak szybko rozwinie się technologia wodorowa, która z pewnością będzie wspomagana tym, jeżeli energia z OZE na przykład okresowo będzie tańsza, dajmy na to w bardzo słoneczny dzień, kiedy tej energii z fotowoltaiki będzie dużo. Na pewno taki dzień będzie wspomagał różne biznesowe rozwiązania, które zawsze się w takiej pustce rynkowej mogą znaleźć. To między innymi wodór i przekształcanie tej energii poprzez elektrolizę. Więc następne lata z pewnością to jest bardzo dynamiczny wzrost. No i w skali Polski z pewnością mamy miejsce do czynienia z bardzo dynamiczną transformacją w kierunku czystej energii, w ochronie klimatu, więc myślę, że tutaj wszyscy się zgadzamy, że jest to rzecz pokoleniowo ważna i nie ma wątpliwości, że kierunek jest obrany, kierunek jest dobry. Dziękuję serdecznie panom za rozmowę, za dzisiejszą debatę i tym samym kończymy dzisiejszy kongres e-Polska. Zapraszamy na kolejną edycję. Dziękujemy.